Speedway, not part of a dream. To be a warship. Druga runda walki o Mistrzostwo Świata na żużlu w sezonie 2002 Grand Prix Polski na stadionie w Bydgoszczy. Po raz piąty właśnie stadion Polonii Bydgoszcz jest areną żużlowej Grand Prix. Wszystko zaczęło się w 1998 roku. Wówczas zwyciężył Tomasz Gollob. Potem najlepszemu polskiemu żużlowcowi nie wiodło się już tak dobrze. Dwukrotnie zajmował piątą pozycję, a przed rokiem był dopiero dziewiąty. Pierwsza runda w tym sezonie w norweskim Hamar. Po raz pierwszy w historii Grand Prix odbyła się w zamkniętej hali. W hali Łódź Wikingów było wiele dramatycznych sytuacji, wiele walki na torze. No ale finał nie najlepszy dla reprezentantów Polski. Defekt miał Jason Crump, a najlepiej jeździł Tony Rickardson. To upadek Nickiego Pedersena, wielce dramatyczny moment. Cieszyli się najbardziej oczywiście Szwedzi. Tony Rickardson wygrał, no czyżby rozpoczął drogę po czwarty tytuł. Oczywiście ten początek był znakomity. Nawet nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Ale to jeszcze oczywiście niczego nie przesądza. 10 turniejów, będzie ciężka walka o każdy punkt. Myślę, że w Bydgoszczy powalczymy przynajmniej o to być w finale A. Największym rywalem Tony'ego Rickardsona, który oczywiście objął prowadzenie w klasyfikacji, wydają się być Ryan Sullivan i Jason Crump. Mikael Karlsson także kontynuuje dobrą pasę jeszcze z końcówki poprzedniego sezonu. To było naprawdę ciężkie Grand Prix, ten turniej w Hamar. Zrobiłem wszystko, co było można, niewiele zabrakło do zwycięstwa w kolejnym turnieju. Tyle Jason Crump. Tomaszowi Gollobowi poszło znacznie, znacznie poniżej oczekiwań. Zajął dopiero 11. pozycję i zdobył tylko 7 punktów do klasyfikacji Grand Prix. A jak mówiłem wcześniej, Mikael Karlsson, którego teraz oglądamy, w trzecim kolejnym turnieju stanął na podium. Cieszę się, że kontynuuje dobrą pasę z końcówki poprzedniego sezonu. Myślę, że w następnych turniejach też powinno być dobrze. Sezon rozpoczął się dla mnie bardzo dobrze. Dobrze rozpocząłem i myślę, że podobnie będzie już do końca. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Rafał Dobrucki, zawodnik Polonii Piła, uczestnik Grand Prix w sezonie 2000, będzie naszym gościem, oraz pan Władysław Gollob, ojciec Tomasza i Jacka Gollobów, człowiek, który wie o żużlu chyba najwięcej w Polsce, człowiek, który wiele dla żużla zrobił i człowiek, który wiele ciekawego na pewno będzie mógł nam opowiedzieć. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się w Hamar, bo od tego Robert Rymarowicz zaczął wstęp do dzisiejszego Grand Prix. Czy to, że Tomasz Gollob zajął w Hamar dopiero 11 miejsce, oznacza, że w cyklu Grand Prix nie będzie się on już liczył? Pan Władysław? No, szczerze muszę przyznać, że niewiele słyszałem z tego, co pani mówi, ale domyślam się, że chodzi o wynik Tomka i jestem przekonany, że dzisiejszy występ Tomasza Gollobowa będzie znacznie lepszy, aniżeli to, co wydarzyło się w Hamar. Wszystko przez to, że trwa właśnie prezentacja. To, co państwo możecie zobaczyć za nami właśnie, to ciężarówka z przejeżdżającymi zawodnikami, uczestnikami dzisiejszej Grand Prix. Grand Prix, która po raz pierwszy odbywa się w Bydgoszczy. Teraz już słychać bardzo dobrze. Pytałam, czy Tomek stracił już wszelkie szanse na tytuł Mistrza Świata, przegrywając w Hamar w pierwszej eliminacji Grand Prix? No, w mojej ocenie nie, dlatego że turniej jest więcej jak poprzednio. To odległe miejsce, to znaczy miejsce w środku tabeli, nie jest miejscem, które dyskwalifikuje. Dzisiejszy, liczymy na dzisiaj na dobry wynik i to powinno zrównoważyć sytuację Tomasza, jeśli chodzi o możliwości walki o tytuł Mistrza Świata w 2002 roku. Rafał?
Uważam podobnie. Pierwszy turniej jest po prostu turniejem otwarcia i tam może się wszystko zdarzyć. Tam Tomkowi nie poszło. Na pewno dzisiaj będzie inaczej. Jest na swoim torze, który zna bardzo dobrze, chyba jak nikt inny z całej grupy wszystkich tutaj zawodników. Także na pewno będzie tutaj to dla niego jakiś handicap. I na pewno cały czas sprawa mistrza świata jest otwarta. W Hamar jest tor sztucznie usypany, usypany sztucznie w hali. Czy na takim torze jeździ się trudniej, gorzej? Z informacji, jakie do nas docierały w międzyczasie, wiemy, że organizatorzy już dochodzą, można powiedzieć, do jakiegoś standardu, który pozwala na to, żeby ten tor przygotować przyzwoicie, bo w zeszłym roku były z tym olbrzymie problemy. Na przykład tor w Berlinie był naprawdę odbiegał dużo od toru, na który można się bez problemów ścigać. I w tym roku jest to zupełnie co innego, bo tor w Hamar, przynajmniej na, może nie na treningu, ale już na zawodach był bardzo dobry. Co mogliśmy zobaczyć, sprzyjał walce i był na pewno dla zawodników bezpieczny. Panie Władysławie, czy ten tor w Bydgoszczy będzie sprzyjał Tomaszowi Gollobowi? Pan uważnie patrzył na to, jak on wygląda, w jakim jest stanie. Niech pan powie coś telewidzom o tym, w jakich warunkach będą dzisiaj ścigać się zawodnicy. No więc jeśli dzisiejszy tor miałby nie sprzyjać Tomaszowi Gollobowi, to jaki miałby no to sprzyjać, nie bardzo tak? Wiem, jaki tor by sprzyjał. Na tym torze Tomasz przeżył 14 lat kolorowej, barwnej kariery. I sądzę, że dzisiaj będzie doskonała okazja, żeby i poprawić wynik, i zaprezentować się publiczności z jak najlepszej strony. A Tomasz jest zawodnikiem walecznym i wierzę, że dzisiejsze zawody będą dla niego udane. Ale to jest piąta Grand Prix, a w Bydgoszczy Tomek Gollob wygrał tylko raz. Czyli ten tor nie zawsze jest dla niego najlepszy. No, Grand Prix ma taką specyfikę, że wejście do finału A jest wielkim sukcesem, a w finale A przeważnie jadą kandydaci do mistrzostw świata. Wobec tego, że Tomasz nie wygrał jeszcze mistrzostwa świata, no jest prawdopodobne, że ta szansa stoi przed nim, a poza tym no, w sporcie wygrywają lepsi. Akurat w Bydgoszczy Tomasz nie był najlepszym zawodnikiem wtedy, kiedy nie wygrywał, ale w ogólnym rachunku duża ilość wygranych Grand Prix stanowi o wartości Tomka. Hymn narodowy, posłuchajmy go. Państwa ze stanowiska komentatorskiego Mirosław Kowalik i Robert Rymarowicz. Mirku, nasi goście w studio optymistycznie nastawieni do postawy Tomasza Gollobowa, do tego, co się może wydarzyć, ale nie są odosobnieni w swoich opiniach, bo my chyba także jesteśmy optymistami. Oczywiście. To pan Władysław Gollob jako ojciec Tomka uważam, że nie powinien raczej nawet myśleć tylko o tym, że Tomek dzisiaj pojedzie na miarę swoich możliwości, jeździ na swoim torze, więc wszystko przemawia za tym, żeby dzisiaj pojechał jak najlepiej. Natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, że mamy tutaj takie zestawienie, w którym widać, że Rickardson na torze w Bydgoszczy ani razu nie wygrał, więc a jest kilkakrotnym mistrzem świata i to jeszcze o niczym nie świadczy, że Tomek wygrał tutaj tylko jednokrotnie, także bądźmy dobrej myśli. Premier Leszek Miller wita się z zawodnikami, przy okazji oczywiście także przez speakera zawodu prowadzona jest prezentacja uczestników dzisiejszej Grand Prix. Jak zwykle w Bydgoszczy wygląda to szalenie efektownie. W tej chwili, jak Państwo widzą, pofrunęła w górę amerykańska flaga. No, oby humory nam wszystkim dopisywały także po zakończeniu turnieju za około 2,5 godziny. Wczoraj na treningu
Właściwie nic specjalnie ciekawego się nie działo poza faktem, że czwórka zawodników podróżujących z Anglii spóźniła się na trening. Było to trzech żużlowców angielskich: Mark Loram, Scott Nichols i Carl Stonehewer oraz Australijczyk Lee Adams. Stonehewer nawet zrobił awanturę, bo ta grupa, w której on miał jeździć, już odbyła swoje jazdy, no ale wykłócił się u Ole Olsena, mógł jeszcze spróbować toru. Opóźnił się samolot do Poznania z Anglii. Natomiast wszyscy czterej zostali solidarnie ukarani karą 500 franków szwajcarskich. To tyle, jeśli chodzi o te informacje. Przed chwilą widzieliśmy skupioną twarz Tomasza Golloba. No dzisiaj troszkę w nietypowej roli dla siebie Tomasz startuje, bo musi zaczynać od tej wstępnej części całego turnieju. Jak sądzisz, Mirku, czy to dobrze dla niego, czy też nie? Z doświadczenia mogliśmy zaobserwować, że ci zawodnicy, którzy właśnie startują w tej pierwszej fazie zawodów, lepiej są przygotowani do głównej części i wydaje mi się, że może mieć to tylko pozytywny wpływ na to, że Tomek dzisiaj mógłby, powiedzmy, powalczyć o jak najlepsze miejsce. Będzie po prostu częściej na tym torze, prawdopodobnie będzie mógł się lepiej do niego dopasować i w tej głównej części, no miejmy nadzieję, że wszystko będzie tak jak trzeba. Uważam, że również pozostali nasi chłopcy bardzo chcieliby dzisiaj pokazać dzisiaj na co ich stać i wydaje mi się, że mogą to zrobić i będziemy po prostu za nich trzymać kciuki. Krzysztof Cegielski, część z Państwa wie, złamana kość dłoni u Krzysztofa po ostatnim meczu ligowym raptem 6 dni temu. Aż dziwne wydaje się, że ten zawodnik będzie dzisiaj startował, ale rozmawiałem z Krzysiem i on stwierdził, że no cóż, ręka trochę boli, ale da się jechać. Będzie startował z blokadą, wielka ambicja polskiego żużlowca. Także nie startował w żadnych zawodach Nicky Pedersen, którym poobijał się mocno i odniósł uraz na torze w Hamar. Było od tamtych zawodów 2 tygodnie, ale to także niewiele. Możemy tylko powiedzieć, że żużlowcy to twardzi ludzie. Dokładnie. Sam miałem okazję bodajże 2 lata temu na treningu, złamałem palec i 2 dni później startowałem dosyć skutecznie, zdobywając 9 punktów. Także jest to coś, z czym można sobie poradzić. Dzisiejsza medycyna pozwala na wiele rzeczy i nie wydaje mi się, żeby to w jakimś stopniu mogło dzisiaj Krzysztofowi przeszkadzać. Szalenie efektowne fajerwerki. Zawodnicy opuszczają już tor, zmierzają do parku maszyn. Za chwilę na naszej antenie pierwszy wyścig. Ale my jeszcze na chwileczkę przed tym pierwszym biegiem przenieśmy się do naszego studia. Po raz pierwszy w historii Grand Prix 6 Polaków będzie startowało w tej eliminacji. Panowie, jak oceniacie ich szanse? Rafał, który z nich według ciebie ma szansę przebrnąć przez fazę eliminacji, oprócz Tomasza Gollob'a? No wszyscy mają duże szanse, i Tomek Gollob, i pozostali chłopacy. Na pewno przed własną publicznością będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony, także nie przekreślajmy nikogo. Na pewno każdy z nich jest dobrze przygotowany, bo rozmawiałem z nimi przed samymi zawodami. Widać, że są dosyć mocno zmobilizowani i na pewno będą chcieli tutaj powalczyć o jak najlepszy wynik. Także myślę, że mają takie same szanse jak każdy inny z tych zawodników, którzy tutaj dzisiaj będą startować. Panie Władysławie? Właściwie chciałbym powiedzieć repete, s'il vous plaît. Nie bardzo słyszałem pytanie. Panie Władysławie, który z Polaków, z 6 Polaków startujących w fazie eliminacyjnej ma szansę przejść do fazy półfinałów? Więc tak, należałoby powiedzieć, że oczywiście Tomasz Gollob, ale w Hamar byliśmy świadkami sytuacji, w której zawodnik wywrócił się, pozbierał, jechał z dużą stratą do drugiego, do zawodnika, który był premiowany awansem, i w ostatecznym rozstrzygnięciu ten rzekomo premiowany się wywrócił i poszkodowany zawodnik jadący z dużą stratą dojechał, był nim Walasek, zakwalifikował się dalej. Dużo szczęścia trzeba mieć w Grand Prix, żeby mówić o perspektywach budowania wyniku. Grzegorz Walasek zajął w Hamar 12 miejsce, wysokie miejsce. Pan mówi, że to był tylko przypadek? No, w tym sensie przypadek, że gdyby zawodnik Smith nie wywrócił się 50 metrów przed metą, nie atakowany przez nikogo, to Walasek znacznie niżej by się uplasował. Czy to oznacza, że w polskim żużlu jest Tomasz Gollob, a potem długo, długo nic? No, na tak postawione pytanie nie ma innej odpowiedzi, jak
twierdząca, ale to nie jest ani wina zawodników konkurujących z Tomaszem Gollobem, Polaków, ani wina Tomasza Golloba. Po prostu polski żużel jest źle zorganizowany i to powoduje, że łączymy się w najrozmaitsze karkołomne teamy, które niczego nie wnoszą w wartość polskiego żużla. Natomiast prawda jest taka, że w cyklu Grand Prix liczył się do tej pory tylko Tomasz Gollob. O teamach, które powstają, bo mówimy o teamie Rickardsona i Łamka oraz zapewne o teamie Cegielskiego i Krampa. Będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać po kilku biegach. Rafał, jak ty myślisz? Czy to rzeczywiście jest tak, że nikt z Polaków nie ma szansy w Grand Prix? Często zadawane jest takie pytanie, kiedy ktoś oprócz Tomka Golloba będzie odnosił jakieś sukcesy w Grand Prix, i odpowiedź jest jedna. Po prostu zawodnicy, którzy odnoszą te sukcesy, mają już na swoim sumieniu, że tak powiem, kilka ładnych lat startów i po prostu naszym wszystkim zawodnikom, którzy do tego Grand Prix się pchają, jeszcze trochę brakuje doświadczenia i chwilę musimy na to jeszcze poczekać. Zawodnicy przygotowani do pierwszego biegu, głos mają nasi komentatorzy. A w pierwszym biegu, proszę Państwa, zobaczymy Marka Lorama w czerwonym kasku, Polaka Krzysztofa Cegielskiego w niebieskim, drugiego z Anglików Scotta Nicholsa w białym i jeszcze jednego reprezentanta Polski Jarosława Hampela w żółtym kasku, a więc można powiedzieć taki pojedynek polsko-angielski. Loram tu na torze w Bydgoszczy zawsze kwalifikował się do pierwszej ósemki, tu na tym torze także był koronowany na Mistrza Świata w 2000 roku, a więc Bydgoszcz wspomina bardzo dobrze. No i oczywiście jest także zawodnikiem tutejszej bydgoskiej Polonii, a więc na pewno Mark Loram należy do faworytów tego turnieju. Ale my oczywiście ściskamy kciuki za reprezentantów Polski. Niebieski kask Krzysztof Cegielski, przypomnę, startuje z kontuzją. I żółty Jarosław Hampel, który dwukrotnie w dwóch poprzednich edycjach był tutaj 12. Także startując z dziką kartą, zobaczmy, świetnie Cegielski jest na prowadzeniu. Hampel troszkę został na starcie. Za Cegielskim dwa Anglicy teraz próbował zaatakować po zewnętrznej Scott Nichols. Mark Loram za plecami Krzysztofa Cegielskiego, ale Polak doskonale jak przyklejony do krawężnika, no i niewiele może zdziałać w tej fazie wyścigu. Loram jeszcze mało tej nawierzchni na odsypanej na zewnętrzną, oczywiście, bo to pierwszy bieg, więc jeszcze trudno atakować szeroko. Teraz ostro podjechał Cegielskiego Loram, ale proszę, angielska szkoła jazdy Krzysztofa Cegielskiego teraz procentuje. Polak nie odjechał ani na moment od krawężnika i odparł ten atak. Trzeci Nichols, czwarty na razie Jarosław Hampel. Świetna postawa Krzysztofa Cegielskiego, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jedzie z kontuzją. Jeszcze raz zablokowany Mark Loram, ale jak widzimy, Anglik nie rezygnuje. To będzie teraz decydujący atak na ostatnim wirażu. Jest Cegielski na pierwszej pozycji, drugi Loram, trzeci Nichols, a czwarty niestety dopiero Jarosław Hampel. A więc bardzo dobrze cieszymy się ze zwycięstwa Krzysztofa Cegielskiego. No martwi troszkę ostatnia pozycja Jarosława Hampela, ale z czwartego pola w tej fazie trudno się zabrać, jeśli się wyraźnie nie wygra startu. Za chwilę zobaczymy powtórki. To jeszcze raz Krzysztof Cegielski, warto mówić brawo, zapowiadał, że się nie podda, że będzie walczył i to chyba dobry prognostyk, Mirku, przed kolejnymi startami. Tak, bardzo dobry start na samym początku zawodów Krzysia Cegielskiego, natomiast wydaje mi się, że Jarek Hampel jakby w tym pierwszym wyścigu jeszcze nie jest, no dosyć, nie jest dobrze dopasowany do nawierzchni toru. Pomimo tego, że przegrał start, uważam, że był na dystansie dosyć wolny do przeciwników i jakby nie zmniejszał dystansu dzielącego go od nich. Myślę, że będzie musiał tu jakieś pewne poprawki nanieść w swoim motocyklu. Natomiast Krzysztof Cegielski również w stosunku do Marka Lorama był jakby wolniejszy, ale bardzo jego mądra, skuteczna jazda pozwoliła mu na to, że spokojnie mógł ten wyścig wygrać. Zadziwiająca postawa Cegielskiego, biorąc pod uwagę fakt, że ta ręka na pewno przeszkadza mu w takiej jeździe, jaką mógłby pokazać. Jak ocenisz
odparcie ataków, takiego mistrza właśnie ataków za pleców, jakim jest Mark Loram. Dokładnie, Mark Loram jest uważany za największego fightera na świecie. Jest to zawodnik, który nie popuszcza na centymetr, jedzie do końca każdego wyścigu. I Krzysiek po prostu, powtórzy się, ale Krzysiek bardzo dobrze taktycznie rozegrał ten wyścig, nie pozwolił Markowi Loramowi na to, żeby wcisnął mu się. Chociaż widzieliśmy, że jeden był taki moment dosyć niebezpieczny, Krzysiek go od razu skorygował i w zasadzie no, nie miał większego problemu później. Proszę Państwa, wyścig numer 2, Greg Hancock w czerwonym kasku na pierwszym polu startowym, potem Andy Smith w niebieskim kasku, później Andreas Jonsson w białym i w żółtym Piotr Protasiewicz, a więc kolejny z reprezentantów Polski, sześciu ich mamy w tej pierwszej fazie turnieju. Greg Hancock, cóż powiedzieć, drugie miejsce w 2000 roku, w ubiegłym sezonie Greg Hancock także przedarł się do fazy półfinałowej, a więc tor bydgoski zwykle mu dosyć sprzyjał, szczególnie w tych ostatnich dwóch sezonach. Andy Smith w zeszłym sezonie 24 ostatni, ale w 98 roku 7. Andreas Jonsson debiutuje w Grand Prix na bydgoskim torze, a Piotr Protasiewicz, no poczekajmy na ten wyścig. Do niego będzie jeszcze okazja wrócić do jego startu w Bydgoszczy. Uwaga! Został na starcie Andy Smith, tylko trójka pojechała do przodu i piękny atak Piotra Protasiewicza, ale na czele Andreas Jonsson. Hancock ograny przez tę dwójkę, bo to właśnie Amerykanin najlepiej wyszedł ze startu. Szybki jest Andreas Jonsson, za nim Piotr Protasiewicz. Teraz chyba Piotr pojedzie spokojnie, to drugie miejsce także daje korzyść w postaci awansu do wyścigu 7-8, a więc już ci zawodnicy będą w połowie drogi do turnieju głównego. Wolniejszy zdecydowanie Greg Hancock, a Protasiewicz jednak spróbował zaatakować Andreasa Jonssona. Ale Szwed jedzie podobnie znakomicie jak w pierwszym biegu Krzysztof Cegielski. Bojowe nastawienie Piotra Protasiewicza. On chciał przerwać tę złą dla siebie pasę występów w Bydgoszczy. Po raz piąty startuje tutaj na tym torze w Grand Prix. Startował we wszystkich edycjach, czy to jako pełnoprawny uczestnik cyklu, czy też jako zawodnik startujący z dziką kartą, ale te występy zwykle kończył po dwóch, trzech wyścigach. Dziś ma być podobno inaczej. Szalenie skoncentrowany Piotr Protasiewicz i jest dobry wynik Piotra w tym biegu. Druga pozycja za Andreasem Jonssonem. Oto właśnie młody Szwed, mistrz świata juniorów z 2000 roku, gdzie wygrał walkę o ten tytuł z naszym Krzysztofem Cegielskim, zresztą na polskim torze, na torze w Gorzowie. Greg Hancock w trudnej sytuacji to pewna niespodzianka. Dokładnie, no nie spodziewaliśmy się, że powiedzmy Greg Hancock zajmie w tym wyścigu trzecie miejsce, natomiast wydaje mi się, że Piotrek bardzo dobrze się zachował, ponieważ jak zwykle trzeci, czwarty tor no nie jest najkorzystniejszy i tutaj Piotr popisał się naprawdę dobrym manewrem, ponieważ no widział, że w zasadzie nie ma żadnych szans po to, żeby jechać szeroko. Ściął natychmiast do krawężnika i ten manewr się w zupełności powiódł, ale chciałem powiedzieć również to, że dosyć szybki był w stosunku do Andreasa Jonssona i myślę, że to rokuje jakby dobrze na kolejne jego starty. Szkoda trochę Andy'ego Smitha. Andy, Wańka, Wstańka, tak na niego mówią, bo on zawsze wypadał z Grand Prix, ponownie się kwalifikował. Bydgoszczy wielkich sukcesów do tej pory nie odnosił, mówiłem, to siódme miejsce najlepsze, no ale to straszny pech dla zawodnika, kiedy nie można nawet ruszyć do walki. No niestety, Andy Smith jest takim zawodnikiem troszkę chimerycznym i jeżeli przytrafiają się komukolwiek jakieś dziwne historie, sytuacje, to akurat pada to właśnie na Andy'ego Smitha, także myślę, że to nie jest tylko dziełem przypadku. No i Tomasz Gollob, proszę Państwa, nieczęsto mamy okazję oglądać Tomasza Golloba we wstępnej fazie turnieju. Wszyscy z wielkim napięciem czekają na ten pierwszy start Polaka, na to jak szybka będzie jego maszyna, bo to już pozwoli nam prognozować na dalszą część turnieju. Tomasz Gollob jako ostatni podjeżdża pod taśmę startową, wystartuje z pierwszego pola w czerwonym kasku, obok siebie będzie miał debiutującego w tym sezonie w cyklu Grand Prix Łukasza Drymla, młodego 20-letniego Czecha, kontynuującego rodzinne tradycje. Jego ojciec był finalistą indywidualnych mistrzostw świata, także mistrzem świata na długich torach. Nicky Pedersen w białym kasku, nadzieja Duńczyków
na powrót do świetności duńskiego Speedwaya, 10 miejsce w ubiegłym sezonie tutaj na tym torze na trzecim polu startowym. No i Matej Ferjan, który w ubiegłym sezonie zajął 20 miejsce, no ale Słoweniec zawsze jest w stanie sprawić rywalom przykrą niespodziankę. Więc popatrzmy, Gollob, Dryml, Pedersen, Ferjan, rywale niby niezbyt mocni, no ale nerwy na pewno także wielkie. Jak ruszy Tomasz Gollob? Doskonale, wygrał ten start Tomek Gollob. Teraz powinno być dobrze, ale niestety przewraca się jadący na trzeciej pozycji w białym kasku Niki Pedersen. Wyścig przerwany. Oczywiście wyścig, proszę Państwa, przerwany. Tutaj nie mogło być innej decyzji, ponieważ nie podnosił się z toru Niki Pedersen. Sędzią tych zawodów jest pan Mike Postlewhite. Nie najlepsze opinie zbierał ten arbiter w ubiegłym sezonie. Po raz pierwszy prowadził turnieje Grand Prix, no, ale teraz otrzymał kolejną szansę. Popatrzmy jeszcze raz na start Tomka Gollob. Wyśmienite wyjście spod taśmy. Tutaj widzieliśmy pewne ruchy zawodników tuż przed taśmą. Tomek zupełnie nieruchomo stał, bardzo dobry start, po prostu w swoim stylu. A jak ocenimy sytuację Pedersena? Czy był potrącony? To jest sytuacja, która bardzo często się zdarza na pierwszym wirażu. Było dosyć ciasno, przednie koło Pedersena zostało potrącone. Trudno się w takim przypadku utrzymać na motocyklu i myślę, że tutaj w zasadzie nie było winnych. Czyli ten wyścig powinien być powtórzony w czteroosobowym składzie. No i tak zapewne będzie, spójrzmy na światło, żadne niezapalone, a więc wydaje się, że pan Postlewhite postanowi dopuścić całą czwórkę, więc Pedersen musi się pospieszyć, żeby wsiąść na rezerwową maszynę. Wciąż kiedy patrzę na tego zawodnika, to on kojarzy mi się z takimi ostrymi, zapalnymi sytuacjami na torze. Dużo krak z jego udziałem, jak choćby ta w Hamar. Przypomnę, że on także nie w pełni sił. Również ucierpiała ręka, choć miał troszkę więcej czasu na to, aby dojść do siebie niż Krzysztof Cegielski. Zgadzam się, uważam, że to jest właśnie zawodnik, który chyba najbardziej jeździ agresywnie i nie zawsze do końca fair. Nie wszystko udaje mu się zrobić tak, jak obowiązują zasady w żużlu. Po prostu czasami jeździ na granicy, powiedzmy, faulu i również doświadczyłem kilkakrotnie, przynajmniej w Szwecji, kiedy prowadziłem, a miałem za sobą Pedersena, to niestety musiałem bardzo uważać i w jednym z wyścigów nawet dosyć ostro atakował. No ale te jego ostre ataki jakby odbiły się w pewnym sensie na nim samym. Mamy w pamięci jeszcze Grand Prix w Berlinie inaugurujące poprzedni sezon. Tam właściwie Pedersen był o krok od wygrania całego turnieju i wtedy wjechał w niego Tony Rickardson. To był oczywiście przypadek, ale to się tak kojarzy właśnie, że nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. Tak można by to było spuentować, chociaż oczywiście niczego złego. Stało się za. No może nie do końca. Mi było żal trochę Pedersena wtedy, bo naprawdę on już był bardzo bliski odniesienia życiowego sukcesu. To też musi być troszkę podłamujące. No ale coś w tym jest, że ten zawodnik często uczestniczy w kolizjach. Ja jeszcze chciałem dodać, że poza torem jest to bardzo sympatyczny chłopak. Znamy się dosyć dobrze, bo często po zawodach spotykamy się gdzieś tam na promie lub gdzieś w restauracji. Bardzo fajny kolega, bardzo, bardzo sympatyczny. Natomiast no, na to, że wolałby się gdzieś w jego drużynie. Dokładnie. Proszę Państwa, niecała minuta do startu, zegar włączony. Czekamy tylko na Nikiego Pedersena. Troszkę nam żal, że ten bieg był przerwany, bo Tomasz Gollob był na bardzo dobrej pozycji, no ale myślę, że ten udany start jakby utwierdził jego samego w tym, że ma dobrze przygotowany motocykl i jest tutaj w stanie spokojnie ten wyścig wygrać. Taki powinien być zresztą scenariusz. Niczego innego oprócz zwycięstwa Tomasza Golloba, proszę Państwa, w tym biegu nie oczekujemy. No ale oczywiście w żużlu wiele jest możliwe i bardzo wiele zależy od przypadku. O tym jeszcze będzie okazja powspominać. Popatrzmy na wyścig trzeci. Tomasz Gollob, Łukasz Dryml, Niki Pedersen i Matej Ferjan. Jak tym razem ruszy w kolek? Tym razem Pedersen najszybszy. No, zdołał zamknąć Tomasza Golloba. I dopiero trzeci Tomasz Gollob w tym momencie, bo tam dołączył do Nikiego Pedersena jeszcze jadący w żółtym kasku Matej Ferjan. Ale teraz błąd Ferjana wykorzystany znakomicie przez Tomasza Gollob. Jest Polak drugi, a więc jest już nieźle. Ale oczywiście już zabiera się w swoim stylu zaatakowanie Nikiego Pedersena. Tutaj ciężko jest komuś wygrać z Tomaszem Gollobem. Kapitalna akcja naszego żużlowca. Jest już na pierwszej pozycji Tomasz Gollob, choć oczywiście wcale nie musiał tak do końca atakować Nikiego Pedersena, ale chciał pokazać
publiczności, że może odetchnąć z ulgą, że jego kibice mogą się czuć uspokojeni, bo znakomicie jedzie w tym wyścigu Tomasz Gollob, drugi Niki Pedersen, trzeci jest Matej Ferjan, a na ostatniej pozycji Łukasz Dryml, znów błąd Ferjana, odjechał za szeroko. No i czy straci pozycję? Tak jest, stracił swoją trzecią pozycję na rzecz Łukasza Dryma, zresztą chyba troszeczkę zaczyna szwankować motocykl. Ferjana ma defekt, a Gollob wygrywa przy aplauzie publiczności. Jest więc pierwszy moment radości bydgoskich przede wszystkim kibiców, bo polscy kibice cieszyli się już ze zwycięstwa Krzysztofa Cegielskiego i także z drugiego miejsca Piotra Protasiewicza, a tym razem odetchnęli po udanym wyścigu Tomasza Golloba, bo przecież no nie jest tajemnicą, że właśnie na niego wszyscy najbardziej tutaj liczą. Tomasz Gollob przed Nikim Pedersenem, Łukaszem Drymlem i Matejem Ferjanem. Troszkę przyznam, mina w pierwszym momencie mi zrzedła po tym pierwszym łuku, gdzie Tomek był dopiero trzeci. Tak, poczekajmy na powtórkę. Wydaje mi się, że pierwszy moment Tomka był bardzo dobry, natomiast wydaje mi się, że jakby za wysoko podniesione przednie koło, co spowodowało jakby pewną stratę. No teraz widzimy to na powtórce. Bardzo dobrym startem teraz popisał się zawodnik z trzeciego toru, Petersen. I to, że Tomek mógł przejść Mateja Ferjana, chyba było jego również zasługą, bo tam przy bandzie, o tutaj w tym momencie wstawił mu troszeczkę koło i to spowodowało, że odsunął się od krawężnika. Pocieszające jest to, że Tomek Gollob chyba jest już zgrany z torem maksymalnie. Potrafi już wykorzystywać w tej fazie zawodów tą część środkową toru. Ona będzie się z biegu na bieg przesuwać na zewnątrz i wydaje mi się, że powinno być wszystko dobrze. Optymistycznie wyglądało jeszcze także to, że Tomasz miał bardzo szybką maszynę na dystansie, że on doganiał rywali. To jest coś, czym można się ratować po nawet nie najlepszym starcie. Świetne zwycięstwo Tomasza Gollobowa. Cieszymy się bardzo, proszę Państwa, za chwilę wyścig czwarty, który zakończy pierwszą serię startów w turnieju wstępnym. Grzegorz Walasek w czerwonym kasku, kolejny reprezentant Polski. Niklas Klingberg w niebieskim. Sebastian Ułamek, drugi Polak w tym biegu w białym kasku. I Rune Holta, Norweg w żółtym kasku. Rune Holta, przypomnę, w ubiegłym sezonie bardzo dobry występ na torze w Bydgoszczy. Zwycięstwo w finale pocieszenia, więc uwaga na walecznego Norwega Polaka, bo przecież Rune Holta ma podwójne obywatelstwo, jest także już od niedawna Polakiem. Tak, i po polsku potrafi powiedzieć tylko dwa słowa, jestem Polakiem. No może nauczy się trochę więcej. Proszę Państwa, w każdym razie w polskiej lidze startuje jako Polak w barwach Kuchniarza Częstochowa. Natomiast Sebastian Ułamek w barwach teamu Rickardson. Oczywiście kolory jego motocykla i kombinezonu takie same jak aktualnego mistrza świata. Bardzo dobrze przygotowany sprzęt. Tak się wydawało, obserwując starty Sebastiana Ułamka ostatnio w ligach, może tylko z wyjątkiem Anglii, gdzie start mu nie wyszedł, no ale zobaczymy dzisiaj, co pokaże na bydgoskim torze. I w czerwonym kasku Grzegorz Walasek, za niego też trzymamy kciuki. Jak Polacy, no na razie zabrał się Ułamek, ale Niklas Klingberg jako pierwszy wyjeżdża z pierwszego wirażu. Drugi jest Ułamek, trzeci Walasek na czwartej pozycji. Na razie Rune Holta, który atakuje już Walaska po zewnętrznej. Cała czwórka zresztą blisko siebie zanosi się na interesujący wyścig. Klingberg, ale już dobry atak Sebastiana Ułamka, jeszcze otwarty przez Szweda. Niesłychany bój toczą Walasek i Holta o trzecią pozycję. Czy teraz Norweg przejdzie na trzecią pozycję? Nie daje się Grzegorz Walasek, a Ułamek zaatakował chyba tym razem skutecznie, chociaż kontratakuje jeszcze Klingberg. Teraz przechodzi na wewnętrzną. Dobry atak Szweda wywozi Sebastiana Ułamka na zewnętrzną. Co będzie działo się dalej? Ułamek kontruje, kapitalny bieg. I walka Szweda z Polakiem. Na trzeciej pozycji Holta, na czwarte miejsce spadł niestety Grzegorz Walasek. Ułamek na prowadzeniu, no pokazał teraz prawdziwy lwi pazur Polak. Będzie zwycięzcą tego biegu, znów będą cieszyć się polscy kibice, tak jest. Sebastian Ułamek przed Niklasem Klingbergiem. Trzecia pozycja Rune Holty, na czwartym miejscu Grzegorz Walasek. Wielkie brawa dla Sebastiana Ułamka. On także na dystansie musiał się mocno napracować, aby wyprzedzić Szweda.
Niklas Klindek, 10. pozycja w Grand Prix na końcu sezonu w 2001 roku. To była jedna z większych niespodzianek i nie spodziewał się, że Szwed zostanie w stawce na kolejny sezon. Team Kelvina Tejtuma, którego jedynym reprezentantem Grand Prix jest właśnie Niklas Klindberg. A moda na te teamy wyraźnie nastała. No i napędził tutaj strachu ułamkowi, ale Polak spisał się znakomicie. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na to, że bardzo dobrym startem, czyli nie mam tu na myśli sam moment wyjścia spod taśmy, miał Grzesiek Walasek, natomiast znowu niepotrzebnie uniesione koło sprawiło, że spadł na ostatnią pozycję. Natomiast chciałem tak na marginesie zwrócić uwagę na to, że tory, na których rozgrywane są Grand Prix, czyli tory takie jak Bydgoszczy, gdzie na co dzień ta nawierzchnia jest używana, na co dzień są rozgrywane zawody, sprawiają, że te wyścigi są bardziej emocjonujące i tutaj mamy żywy tego dowód, gdzie widzimy już w pierwszych wyścigach walkę. Na tych torach specjalnie przygotowanych właśnie na Grand Prix troszeczkę jeszcze jakby, są, o czym mówili Rafał Dobrucki na początku, są pewne problemy i nie sądzę, żeby to do końca się sprawdziło, bo te przygotowane tory będą dziurawe po prostu. To w Bydgoszczy dzisiaj udowadnia nam, że Grand Prix chyba jednak moim zdaniem powinny być rozgrywane na torach, które istnieją. No w tym roku podział równy, 5 torów sztucznie usypanych, 5 naturalnych. Speedway powraca na wielkie stadiony, takie jak na Stadion Śląski w Chorzowie. Tam tor naturalny, ale już w Göteborgu u Lewi, jedna z legend światowego Speedwaya, i tor będzie sztucznie usypany. Przenieśmy się do parku maszyn, posłuchajmy rozmowy z Krzysztofem Cegielskim. Zwycięstwo w wyścigu, jest pan zadowolony z tego wyścigu? Jestem zadowolony, trudno nie być zadowolonym, wygrałem wyścig, dopiero zabawa się zaczyna i trzeba jechać dalej. Muszę wygrywać kolejne wyścigi, żeby zajść jak najdalej. Musiał pan odpierać ataki rywali. Tak, rywale nie śpią. Są to najlepsi zawodnicy na świecie, także każdy wyścig jest bardzo ciężki. Ale mam nadzieję, że sobie z nimi poradzę. Właśnie, niezwykły wyścig, bo aż 3 Polaków razem z panem wystartuje w tym 7. wyścigu. Tak, no na szczęście nie są to zawody drużynowe, są to zawody indywidualne. Każdy na pewno będzie chciał wygrać, ja również. Ten skład 7. wyścigu to oprócz pana Protasiewicz, Klindberg i Gollob. Któryś z nich jest pańskim takim najmniej ulubionym rywalem? Nie, każdego cenię tak samo, każdego lubię tak samo. I każdy będzie jechał na pewno fair po to, żeby wygrać wyścig. Jak się pan czuje z kontuzją ręki? Jak się jeździ? Nie jest pan zagrożeniem dla przeciwników? Może pan utrzymać spokojnie motor? Jak było widać, mogę, czuję się dobrze. Jest tyle emocji, że staram się o tym nie myśleć i nie ma szans o tym myśleć. Startuje pan z blokadą? Nie, nie startuję z blokadą. Dziękuję za rozmowę. No i panowie, zaczęło się od sporych emocji, czyli bardzo dobrze. Spore emocje będą w wyścigu 7, bo wystartuje aż 3 Polaków. To będzie Cegielski, Gollob i Protasiewicz. Szkoda czy dobrze? No tak, los niestety wyreżyserował. Myślę, że dobrze. No, jeden z Polaków niestety będzie musiał walczyć w wyścigach pocieszenia. Mamy nadzieję, że 2 Polaków awansuje. Będzie niewątpliwie bardzo ciekawy wyścig, tak zresztą jak ciekawy był wyścig 3. Właśnie spójrzmy może na powtórkę tego wyścigu. Wyścigu powtórzonego, wyścigu z udziałem Tomasza Golloba. No, w powtórzonym wyścigu start Tomasza nie był najwyższej klasy. Był moment, że no, tak się zanosiło, że będzie to 3. miejsce, ale wola walki i znajomość toru pozwoliły na przejście najpierw na 2. pozycję, a potem za moment zobaczymy, jak rozpędzając motocykl Tomasz, tak atakując dużym promieniem toru, wyjdzie na prowadzenie, wykorzystując szybkość motocykla. No, z tego wynika, że motocykle jadą. Rafał, może ty coś dołożysz? Tak, no Tomek pokazał tutaj zawodnikom, którzy jechali w kolejnym wyścigu, że już można zaatakować też nieco szerzej, pojechać szerzej.
i już w następnym biegu, na pewno w następnych biegach już ten tor będzie bardziej korzystny do ataku i myślę, że zobaczymy kawałek dobrego żużla. Czy to będzie, które miejsca będą korzystniejsze, bo ta nawierzchnia troszkę się osypie pod bandy, prawda? Tak, myślę, że w związku z tym się wyrównają troszeczkę szanse tych pól startowych, z których w tej chwili no, nie niosą zbyt dobrze. Mam na myśli pole czwarte i pole trzecie. Tak jest akurat ułożony ten regulamin, że niestety zawodnicy teoretycznie słabsi, czyli z dzikiej karty, no muszą startować z tych pól jeszcze najczęściej niekorzystnych, bo w pierwszej fazie zawodów trudno mówić, że obojętnie na jakim torze, że pola zewnętrzne są korzystne, także myślę, że teraz się to wyrówna i wszyscy zawodnicy będą mieli szansę wyrównane. My już możemy zobaczyć, z jakich pól zawodnicy wystartują w biegu piątym. I tak, od lewej Nichols, Drymel, Smith i Walasek. To będzie bieg piąty i bieg szósty Hancock, Holta, Hampel. Ferian, oddaję głos komentatorom. Ten migający napis, proszę Państwa, przypomina nam, a zawodnicy wiedzą to doskonale, że te biegi mają ogromną stawkę, bo tutaj już nie można pozwolić sobie na pomyłkę, na zajęcie trzeciego lub czwartego miejsca, bo to oznacza pakowanie motocykli i odjazd, oczywiście po zakończeniu pewnie Grand Prix, z bydgoskiego stadionu. Bez sukcesu. Scott Nichols w czerwonym kasku, Łukasz Drymel w niebieskim, Andy Smith w białym i Grzegorz Walasek w żółtym. Oczywiście mamy nadzieję, że Polak będzie w pierwszej dwójce, bo to będzie oznaczało, że jeszcze prolonguje swoje szanse na awans do turnieju głównego. Rozczarowuje Scott Nichols, można powiedzieć. Liczył na znacznie więcej w Hamar. On startuje z kolei w jednym teamie z Gregiem Hancockiem. Nichols w Hamar zakończył występy po trzech biegach i w tym swoim trzecim starcie właśnie decydującym o pozostaniu w turnieju dotknął taśmy, a więc w takich bardzo przykrych okolicznościach musiał pożegnać się z turniejem. Oto właśnie Anglik spisujący się bardzo dobrze w lidze angielskiej. To będą moje lata, tak mówił przed tym sezonem. Chcę naprawdę coś znaczyć w Grand Prix. No, na razie to Nicholsowi nie wychodzi, ale my patrzymy na Grzegorza Walaska. Dobry start Polaka, dobry także Nicholsa. Teraz Walasek ścina troszeczkę do wewnętrznej części toru, no ale nie może sobie poradzić. Chyba nie dopasował motocykla właściwie do nawierzchni bydgoskiego toru. Teraz próbuje jeszcze rozpędzić się, ale jest dopiero czwarty. A na prowadzeniu Scott Nichols. No widać, że w jego przypadku ta regulacja sprzętu była lepsza, że lepiej wykorzystał tę przerwę od swojego ostatniego startu. Na drugiej pozycji w tej chwili Andy Smith, na trzecim miejscu Łukasz Drymel, ale Walasek nie, już wyprzedził Drymla, a więc jest trzeci Grzegorz. Jeszcze próbuje walczyć, teraz jakby jego motocykl spisywał się lepiej, jest szybszy, tylko czy starczy dystansu, by dogonić Andy'ego Smitha. No robi co może Grzegorz Walasek. Jeszcze zostało mu jedno okrążenie. Trzeba walczyć do końca. Była właśnie taka sytuacja w Hamar, że Smith jechał na punktowanej pozycji przed Walaskiem i przewrócił się na ostatnim wirażu, ale nic chyba dwa razy się nie zdarza, proszę Państwa. Andy Smith wyciągnął wnioski i niestety dla nas dojeżdża na drugiej pozycji do mety, a więc Walasek odpada jako pierwszy z reprezentantów Polski z Grand Prix w Bydgoszczy. Cieszy się Scott Nichols. I cieszę się także Andy Smith, który miał pecha w swoim pierwszym starcie, bo jak pamiętamy, jego motocykl w ogóle nie ruszył spod taśmy. Razem z Polakiem także odpada Czech Łukasz Drymel. No ale on brał pod uwagę, że to może być dla niego trudny sezon. Startuje także w eliminacjach do kolejnego sezonu Grand Prix. Jak na razie awansował do półfinału światowego. Popatrzmy jeszcze raz, Mirku, na start. Zupełnie niezły start, wydaje mi się, samo wyjście spod taśmy Grześka, natomiast no nie było tam za bardzo miejsca. Scott Nichols wyraźnie wygrał ten wyścig, wygrał start. Natomiast wydaje mi się, że Grzesiek jakby już przed samym wyścigiem nie był zdecydowany. Widzieliśmy tutaj przez okno, że próbował dwóch motocykli, nie mógł się zdecydować. Najpierw jeden start na jednym z motocykli, potem kolejny na następnym. Powrót do tego pierwszego, czyli wydaje mi się, że dzisiaj Grzesiek jakby nie do końca zgrany, dopasowany był do tego toru. I to chyba to widać konsekwencje teraz tego. Starał się jak mógł dalej Grzegorz w późniejszej fazie tego wyścigu i o dziwo jego maszyna zaczęła jechać szybciej, tak jakby
co świadczy o tym, że on troszkę pogubił się w pierwszej fazie tego filmu. Być może, natomiast to, że jechał coraz szybciej, mogło być również wynikiem tego, że opona powiedzmy się nagrzewa i wykorzystuje to w jakiś sposób umiejętny. I gdyby, podejrzewam, gdyby jeszcze jedno okrążenie miał do pokonania Grzegorz, no znacznie widzieliśmy, że na końcu wyścigu znacznie zbliżył się do Smitha i gdyby nie ta strata na początku wyścigu, to podejrzewam, że byłby w stanie przejść. Straciliśmy więc jednego Polaka już z turnieju wstępnego. Mowa oczywiście o Grzegorzu Walasku. No szkoda, ale przecież Grzegorz będzie miał jeszcze jedną okazję, aby pokazać nam, że jego zeszłoroczne sukcesy w Grand Prix, między innymi szóste miejsce na torze w Pradze, nie były po prostu przypadkiem. No każdy ma prawo do słabszego występu. Lepiej powiodło się Grzegorzowi w Hamar. Dziś na torze w Bydgoszczy było troszkę gorzej. Kolejny wyścig, który będzie eliminował zawodników z turnieju wstępnego. No i pod wielką presją tym razem Greg Hancock w czerwonym kasku, Rune Holta w niebieskim, Jarosław Hampel w białym kasku i Matej Ferjan w żółtym. No znów musimy ściskać kciuki za reprezentanta Polski. Bardzo dobry start Holty. Hampel rozpędza się po zewnętrznej, atakuje z trzeciej pozycji, no ale tam zamyka mu drogę Greg Hancock. Nie rezygnuje Jarosław Hampel. Bardzo dobry atak młodego polskiego zawodnika. No i czy wyprzedzi Amerykanina? Nie udało się, ale znów poszedł po zewnętrznej. Niesamowicie Hampel tym razem jednak stracił na tym ataku kilka metrów do Grega Hancocka, który jedzie za plecami Rune Holty, a więc Holta przed Hancockiem, Hampelem i na ostatniej pozycji Matej Ferjan. No ciężko będzie teraz Polakowi. Była ta szansa, ten moment, kiedy wydawało się, że będzie w stanie zaatakować Grega Hancocka, ale Hancock to przecież szalenie doświadczony żużlowiec, obronił swoją pozycję. I teraz Hampel ma jeszcze tylko jeden wiraż nadziei, ale sporą stratę do Amerykanina. Już chyba niewiele będzie w stanie zrobić z tej pozycji. Zwycięstwo Rune Holty przed Gregiem Hancockiem. Trzeci jest Jarosław Hampel. No i podobnie jak Grzegorz Walasek, Polak niestety odpada. Robiliśmy sobie wiele większe apetyty, jeśli chodzi o starty Jarka w dzisiejszym turnieju, mając na uwadze jego dwa bardzo dobre występy z dziką kartą w Grand Prix bydgoskim w dwóch ostatnich sezonach. W obu przypadkach dojechał aż do 12 pozycji. Tym razem nie udało się. No niestety dzisiaj nie powiodło się Jarkowi. Nie wiem, w powtórce zobaczymy w zasadzie fatalny start. Później miał wielkie szanse, żeby przejść Grega Hancocka, natomiast Hancock jest to zawodnik bardzo doświadczony i to, co zrobił, to był po prostu majstersztyk. Nie pozwolił Hampelowi rozpędzić się, nie pozwolił mu wjechać tam, gdzie było najkorzystniej na torze i momentalnie Jarek stracił dystans, którego potem już bardzo ciężko jest odrobić i to już w zasadzie było po wyścigu dla Jarka. Tak, ten desperacki atak bodaj na początku drugiego okrążenia. Wydawało się, że tam w stylu Tomasza Gollobowa pod bandą przedrze się, ale okazuje się, że tam nie jest tak przyczepnie, jak mógł się tego Jarek spodziewać. Może akurat w tym miejscu na pewno, natomiast bardzo mądrze zrobił Hancock, który po prostu na tyle szeroko pojechał i przedłużył Hampelowi prostą, że w tym miejscu, gdzie on się znalazł, w zasadzie no nie miał szans powodzenia, bynajmniej jeszcze nie w tej części zawodu. Oto punkty zdobyte przez Polaków. Obaj zdobyli po dwa punkty Grand Prix. Większe znaczenie ma to oczywiście dla Grzegorza Walaska, który startuje w całym cyklu, no i ma tutaj nadzieję na pozostanie w dziesiątce. To jest ten cel żużlowców na ten sezon, ponieważ system eliminacji się zmienił, jak Państwo wiedzą, i już nie ma Grand Prix Challenge. Kto nie zapewni sobie pozostania w turnieju w pierwszej dziesiątce w edycji na przyszły sezon, ten musi liczyć na łaskowość organizatorów, na jedną z czterech dzikich kart, z sześciu dzikich kart przyznawanych na cały sezon, bądź też musi przebijać się w eliminacjach, ale jak mówiłem, większość zawodników nie startuje w tych eliminacjach biorących udział w Grand Prix, tylko bodaj Łukasz Dryml idzie tym tropem, ma ten awaryjny plan B, pozostali nie, a więc ta walka zapowiada się bardzo, bardzo ostro. No i teraz wspomniany bieg siódmy przed nami.
udziałem trzech Polaków. Krzysztof Cegielski w czerwonym kasku, Tomasz Gollob w niebieskim, Piotr Protasiewicz w białym i Niklas Klinberg w żółtym. Dobrze, że jeszcze z tego biegu nikt nie odpada, a dwaj awansują już do turnieju krótkiego. Jak będzie tym razem? Świetnie, Tomasz Gollob kapitalnie zamknął Krzysztofa Cegielskiego, także znakomicie jest drugi, a teraz cudowna akcja Piotra Protasiewicza. Tasują się Polacy, no możemy się cieszyć tylko z tego, że Szwed dopiero czwarty, chociaż teraz Klinberg próbuje atakować Krzysztofa Cegielskiego. Gollob przed Protasiewiczem, cieszą się pani bydgoskiej Polonii. Krzysztof Cegielski cały czas trzeci, no czy spróbuje zaatakować jeszcze Piotra Protasiewicza. Obejrzał się Protasiewicz, chcąc skontrolować pozycję Cegielskiego. Klinberg jest ostatni, ale jak już wspominałem, jeszcze nawet gdyby Krzysztof Cegielski nie poprawił swojej pozycji, no któryś z Polaków musiał tutaj być co najmniej trzeci. No i będzie jeszcze miał swoją szansę w jednym z biegów, ale Cegielski nie poddaje się. Teraz ściął do krawężnika na wyjściu z wirażu. Jeszcze próbuje atakować Piotra Protasiewicza. Gollob na pierwszej pozycji, Protasiewicz drugi i tak też dojeżdżają do mety. Trzeci Cegielski, na czwartej pozycji Niklas Klinberg. Cegielski, Klinberg będą musieli jeszcze walczyć. No a my mamy już dwóch Polaków w turnieju głównym i z tego najbardziej się, proszę Państwa, cieszymy. Tak z przyzwyczajenia krzyknąłem na starcie, świetny start Tomasza Gollobowa, jakby zapominając, że tutaj miał zarywali także reprezentantów Polski. No ale cóż, proszę Państwa, ktoś musiał wygrać, ktoś musiał przegrać, a wiadomo, że jednak największe nadzieje polskich kibiców związane są właśnie z występem tego zawodnika, którego oglądamy. Wciąż liczymy na to, że Tomasz Gollob będzie walczył z dobrym skutkiem o tytuł Mistrza Świata. Tak, ale tak jak tutaj powiedziałeś, tutaj w zasadzie żaden zawodnik nie jest pokrzywdzony, ponieważ Krzysiek Cegielski jeszcze ma jedną szansę i wiadomo było, że że będzie któryś z tej trójki Polaków na miejscu, który nie będzie premiować dalszym startem, natomiast nic się nie stało, ponieważ no, będzie startował jeszcze w jednym wyścigu ostatniej szansy i no, miejmy nadzieję, że Krzysiek Cegielski sobie w tym poradzi. Z tego, co możemy, co zaobserwowaliśmy, jest dobrze przygotowany, dobry sprzęt, dobrze dopasowany do toru, no nie powinien mieć chyba problemów. Powinien startować z pierwszego pola startowego. Myślę, że to pomoże przy wygranym starcie na utrzymanie dobrej pozycji. Jednym z jego rywali będzie Scott Nichols. Za chwilę bieg numer 8 o podobnym ciężarze gatunkowym. Tutaj również nie będzie bezpośredniej eliminacji zawodników z dzisiejszego bydgoskiego turnieju. Jeszcze zawodnicy z tego wyścigu będą walczyć w biegach 11 i 12. To będą wyścigi z powrotem te, które już spowodują odpadnięcie po dwóch zawodników z każdego biegu z dzisiejszej Grand Prix. Popatrzmy, kto awansuje do turnieju głównego z tego wyścigu. Będzie to dwójka zawodników z miejsca pierwszego i drugiego. Dwójka spośród czwórki, która już przygotowuje się do startu, a są to Andreas Jonsson w czerwonym kasku. Mogło zaimponować zwycięstwo Szweda z jego pierwszego startu. Sebastian Łamek, przypominamy piękną walkę Polaka w jego poprzednim biegu. W niebieskim kasku pojedzie Polak. Mark Loram w białym kasku i Niki Pedersen w żółtym, a więc bardzo mocna, wyrównana stawka zawodników. Trudno tutaj prognozować. Wierzmy jednak, że w pierwszej dwójce będzie Polak. Jako Ułamek, nie najlepiej, teraz wypychany na zewnętrzną, spada na ostatnią pozycję, a przesunął się tam do środka Pedersen, ale jak strzała wyskoczył Mark Loram, on jest na prowadzeniu, drugi Niki Pedersen na trzeciej pozycji, w tej chwili Sebastian Ułamek, czwarty jest Andreas Jonsson, Polak już sposobi się do ataku, znakomita szarża Sebastiana Ułamka, jest drugi, ależ waleczność dzisiaj pokazuje Sebastian Ułamek na bydgoskim torze. Mark Loram niezagrożony, Sebastian Ułamek na drugiej pozycji, trzeci Niki Pedersen próbuje odgryzać się Polakowi, próbuje odzyskać utraconą pozycję. Czwarty Jonsson. Bardzo, bardzo daleko jest Mark Loram. No ciekawe, czy to efekt znakomicie przygotowanego motocykla
angielskiego żużlowca, czy też po prostu efekt wolniejszej jazdy i zajęcia się ze sobą pozostałej trójki zawodników. Loram wygrywa, drugi ułamek, trzeci Pedersen, a czwarty Jonsson, a więc Pedersen i Jonsson do poprawki, a Sebastian Ułamek jest trzecim Polakiem, którego witamy w turnieju głównym. Brawo biało-czerwoni, na razie to wszystko układa się w miarę nieźle. Ponieśliśmy dwie straty, ale mamy także trzech żużlowców w turnieju głównym bydgoskiego Grand Prix. Mark Loram, no przyznam, że jestem pod wrażeniem szybkości jego motocykla. Możemy powiedzieć, że Mark Loram czuje się jak u siebie, bo to jest jego tor. Występuje na co dzień w bydgoskiej Polonii. Na ten tor podejrzewam bardzo dobrze. No widzimy to doskonale, bardzo szybki, tak jak powiedziałeś, zastanawiamy się teraz nad tym, czy Mark Loram jest tak szybki, czy faktycznie zawodnicy za jego plecami byli zajęci sobą, że tak wielki dystans ich dzielił. Miejmy nadzieję, że... przekonamy się, miejmy nadzieję, że Mark Loram również pokaże nam swój lwi pazur, co niejednokrotnie udowodnił i dzisiaj wygląda na to, że będzie jednym z faworytów. Wspomniane było podczas rozmowy w studiu o przypadkach w żużlu. No warto przypomnieć, że gdyby nie taki przypadek, to Mark Loram w ogóle nie byłby mistrzem świata. Tu pamiętam Grand Prix Challenge z 99 roku w Lonigo. Wówczas bardzo niewiele brakowało, by Mark Loram w ogóle wypadł z Grand Prix Challenge, nie zakwalifikował się do cyklu. Zdefektował bodaj na prowadzeniu motocykl Robertowi Savinie. Cewka wówczas zawiodła. I Mark Loram awansował w konsekwencji dalej w Grand Prix Challenge, awansował do cyklu Grand Prix i dzięki temu zdobył mistrzostwo świata. Ten przykład obrazuje, jak wiele zależy od minimalnych nieraz rzeczy tam. Wówczas szczęście sprzyjało Markowi Loramowi, a potem mógł się cieszyć z mistrzostwa. Teraz posłuchajmy rozmowy z Jarkiem Hampelem. Dla ciebie te zawody już się skończyły. Co się stało? No myślę, że troszeczkę zabrakło mi pomysłu w ostatnim moim biegu. Start był dość niezły, ale jakby zabrakło mi pomysłu na dalszą jazdę. Wykorzystał to Greg Henko, który po prostu pojechał ode mnie lepiej, a później już było go ciężko dogonić, także no szkoda, żałuję, bo chciałem tutaj powalczyć dzisiaj. A jak oceniasz przygotowanie sprzętu i tor? Tor jest bardzo dobrze przygotowany. Jeśli chodzi o mój sprzęt, to myślę, że też nie mam do czego się doczepić, wszystko jest w porządku. Mówię, w tym moim drugim biegu zabrakło trochę pomysłu na jazdę, żeby wygrać ten bieg, czy przyjechać chociażby drugi. No i skończyło się to niestety moją eliminacją dzisiejszą. Startowałeś w eliminacjach do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. W ćwierćfinale skończyłeś właściwie swoją przygodę. To chyba dla ciebie jeszcze większe rozczarowanie. Tak, dla mnie jest to bardzo wielkie rozczarowanie. Stawiałem sobie za cel w tym roku, żeby pojechać dalsze eliminacje i przy dość dużym szczęściu być może awansować. No niestety skończyła się ta przygoda w Lubianie. Troszeczkę byłem jakby rozczarowany swoją postawą w Lubianie. Niestety nie wyszło mi to. No zobaczymy, postaram się w przyszłym roku to wszystko nadgonić. Twoi faworyci do zwycięstwa tutaj w Bydgoszczy? Ja myślę, że dobrze przygotowany jest Tony Rickardson, jak zwykle chyba. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w dalszej części tej imprezy. Tomek widać, że również jest bardzo szybki od początku. Nie ma sobie równych, także będzie na pewno bardzo interesująco. Dziękuję bardzo. Nie tylko na zrezygnowanego, ale również na mocno zmęczonego wyglądał Jarek Hampel. Ostatnio temu zawodnikowi nie wiedzie się też najlepiej w lidze, to znaczy przemęczenie materiału, panie Władysławie? No, wydaje mi się, że sukcesy zeszłoroczne w lidze angielskiej są ceną, którą musi zapłacić Jarek Hampel w tym roku za starty w Anglii. Od początku sezonu stracił Jarek na kolorze, że tak powiem, zawodniczym. Jeździ matowo. Prawdopodobnie przetrenowanie, co w żużlu się charakteryzuje utratą wyniku, brakiem refleksu. To w sumie razem składa się na obraz dzisiejszy Jarosława Hampla. Kto wie, czy nie bez znaczenia jest również sytuacja w pilskiej Polonii, gdzie wiele problemów się pojawiło w roku ubiegłym, a w tym roku one zakwitły bardzo, bardzo obficie i... Rafał, to już ty możesz odpowiedzieć panu Władysławowi, czy tak jest naprawdę? Wszyscy borykamy się z jakimiś problemami. Trudno powiedzieć, czy u Jarka jest to przemęczenie, czy jest to może coś innego.
jest dosyć mocno eksploatowany. Początek sezonu, jak i cała nasza drużyna, mieliśmy dosyć dobry. Teraz jest jakiś chwilowy dołek, ale myślę, że w niedługim czasie to się zmieni. Odpadł też Grzegorz Walasek. No i można powiedzieć, że sprawdziły się słowa pana Władysława. Trochę pesymistyczne słowa, że bardzo trudno będzie Polakom wejść do turnieju głównego, ale już wiemy, że oprócz Tomasza Gollob wszedł Piotr Protasiewicz. To znaczy, ja myślę tak, że mój pesymizm okazał się nieuzasadniony, bo bardzo dobry wynik Protasiewicza i Ułamka daje nam trzy miejsca no, w rozgrywce, w dalszej rozgrywce Grand Prix, co zdarzało się do tej pory bardzo rzadko. Oddajemy głos komentatorom, kolej na następny bieg. Miejmy nadzieję, że jeszcze jeden Polak, czwarty, znajdzie się w turnieju głównym. Będzie o to walczył już za moment Krzysztof Cegielski. Za moment to może przesada, bo po dwóch następnych wyścigach, dopiero w biegu 11, bo tak byłoby według oczywiście starego regulaminu, a teraz zobaczymy w biegu 9 i 10 głównych bohaterów z Hamara, więc najlepszą ósemkę norweskich zawodów. Biegi takiego przetarcia, zapoznania się z torem, biegi bez właściwie konsekwencji dla tej czołowej ósemki z poprzedniego turnieju decydują tylko i wyłącznie o ustawieniu na starcie w kolejnych wyścigach, w biegach 13, 14 i dalszych, a więc właściwie no, to rzeczywiście dobra okazja dla tej najlepszej ósemki poprzednich zawodów, aby mieć po tym wyścigu okazję do dostrojenia sprzętu. I tak w biegu 9 zobaczymy zwycięzcę z Hamary, aktualnego mistrza świata Tonego Rickardsona w czerwonym kasku, Jasona Krampa w niebieskim, Lee Adamsa w białym i doda Wiltshira w żółtym kasku. Kramp wygrał Grand Prix Bydgoszczy w minionym sezonie, ale świetnie wyszedł teraz pod taśmę Rickardson. Kramp szeroko do krawężnika, ścida Wiltshire. Kramp po zewnętrznej, na ostatniej pozycji na razie Lee Adams. Tony Rickardson kapitalnie. Atomowe wyjście spod taśmy Szweda. No i proszę, popatrzcie Państwo, jak fantastycznie pracuje jego maszyna. Zacięta walka o drugą pozycję. Wiltshire wyprzedza Krampa. Ten teraz próbuje odzyskać pozycję. Atakuje po zewnętrznej. Bardzo szybki był Kramp Bydgoszczy przed rokiem, kiedy wygrywał. Fantastyczna pasta czterech zwycięstw w czterech kolejnych biegach i oczywiście zwycięstwo w Grand Prix Polski. No i teraz także poradził sobie z rodakiem, z Toddem Wiltshirem. Kramp na drugiej pozycji, ale ze sporą stratą do Tonego Rickardsona. To efekt szybkości maszyny Szweda, ale także efekt pojedynku Krampa z Wiltshirem o tą drugą pozycję. Na czwartej pozycji na razie Lee Adams, a więc rozciągnięta teraz już stawka i tak chyba zostanie takie pierwsze przetarcie optymistyczne dzisiaj dla Tonego Rickardsona. Szybkość jego maszyny, podobnie jak w przypadku Marka Lorama, także musi robić wrażenie. No będziemy teraz utęsknieniem czekać na wyścig, w którym spotkają się ci dwaj panowie. Rickardson udowodnił tutaj w tym wyścigu, że dzisiaj również będzie miał wiele do powiedzenia. Bardzo dobrze przygotowany sprzęt, bardzo szybki. Dystans dzielący go od pozostałych zawodników był dosyć duży, uważam. I potwierdza się to, o czym mówiliśmy wcześniej, że Rickardson będzie również jednym z faworytów dzisiaj, choć kto wie, czy nie na największym Tomka rywalem. Zobaczymy, jak się spotkają już w bezpośredniej konfrontacji. Twój kolega z zespołu Apatora wystartował znakomicie, ale jeszcze szybciej dojechał do pierwszego wirażu. Dokładnie, bardzo dobry start. To jest zawodnik, tak jak Tomek Gollob, który wykorzystuje swoje bardzo dobre, szybkie starty. Wykorzystuje maksymalnie balans na dojeździe właśnie do tego łuku. Możemy teraz obserwować, jak praktycznie nieruchome było przednie koło Rickardsona. To jest efektem wieloletniego treningu. No miejmy nadzieję, że jutro też będą takie skuteczne starty w wykonaniu Rickardsona. Mówisz o lidze, natomiast dziś oczywiście emocjonujemy się Grand Prix. No, wszystko jest ok, zdaje się mówić uniesiony w górę kciuk Toniego Rickardsona. Szwed, przypomnę, jeszcze w Bydgoszczy nie wygrał, choć dwukrotnie był bardzo tego bliski. Trzy ostatnie edycje Grand Prix w Bydgoszczy to występy Rickardsona w wielkim finale.
drugie miejsce w 99 roku, drugie także rok temu i trzecie w 2098 roku był dopiero ósmy. I wygrał Grand Prix w Hamar, przypomnę. A teraz już bieg numer 10. Ryan Sullivan w czerwonym kasku, Mikael Carlson w niebieskim, Carl Stonebuehler w białym i Billy Hamill w żółtym kasku. Billy Hamill był czwarty w Hamar, Mikael Carlson był trzeci w norweskim turnieju. Sullivan zajął szóstą pozycję, proszę Państwa, i bieg dziesiąty. No, ruszył chyba z lotnego startu Billy Hamill, ale to niewiele mu pomogło na prowadzeniu. Mikael Carlson po zewnętrznej atakuje jednak Sullivan. Znakomita forma Australijczyka w ostatnich dniach. Niezależnie od tego, w jakiej lidze startuje, czy w Polsce, czy w Szwecji, czy w Anglii, zdobywa sporo punktów, ma dwucyfrowy dorobek we wszystkich klasyfikacjach w ligach. Jest w tej chwili na drugiej pozycji. Sullivan przed Carlsonem, na trzeciej pozycji jedzie Stonebuehler, ostatni jest w tej chwili Hamill. I tutaj dość ostro rozjechali się żużlowcy. Sullivan potwierdza, że bydgoski tor także bardzo mu odpowiada, choć lepiej spisywał się tutaj w Grand Prix na bydgoskim obiekcie w latach 98 i 99. Drugie miejsce w 98 roku i rok później trzecie w 2014 i przed rokiem szóste. Ale dziś jego postawa świadczy o tym, że jest w bardzo dobrej dyspozycji także i sprzętowej. Nie dojechał do mety, proszę Państwa, w tym wyścigu Carl Stonebuehler. Mikael Carlson, przepraszam. A więc on miał pecha, no ale jego szczęście w tym nieszczęściu polega na tym, że ten wyścig właściwie o niczym jeszcze nie decyduje. A więc ostateczne wyniki tego biegu to Ryan Sullivan przed Stonebuehlerem i Hamillem. Zły jednak Mikael Carlson. Bardzo wielka zwyżka formy w końcówce ubiegłego sezonu, kontynuowana w Hamar. Ten zawodnik ma ambicje zaistnienia w czołówce w tym sezonie. Pewnie utrzymał się w klasyfikacji Grand Prix w poprzednim sezonie. No i liczy na duże osiągnięcia w roku 2002. Powraca do parku maszyn. No jak mówię, może się tylko cieszyć, że to miało miejsce w takim wyścigu. Dokładnie, miejmy tylko nadzieję, że to nie jest, nie zepsuł, nie, ten motocykl nie uszkodził się na tyle, żeby nie pozwolił Michaelowi Carlsonowi startować w jego kolejnych wyścigach, a wyglądało na to, że chyba to jednak dosyć poważny defekt, ponieważ mogliśmy zaobserwować jakiś, nie, to chyba jednak łańcuch. Natomiast warto zwrócić uwagę na bardzo dobrą postawę Sullivana, który również niesie coraz wyżej i chyba jego apetyt w tym roku jest no, dosyć wyostrzony. Będzie celował, podejrzewam, że w podium w ogólnej klasyfikacji Grand Prix i jest bardzo dobrze przygotowany, świetnie dysponowany. Myślę, że jest również jednym z głównych pretendentów do tytułu Mistrza Świata w tym roku. Ja przepraszam za pomyłkę, bo umiejscowiłem Hamar Sullivana na szóstym miejscu, a był drugi. Zerknąłem omyłkowo na wyniki właśnie Grand Prix w Bydgoszczy z poprzedniego sezonu. Wyścig numer 11, który jak widzimy eliminuje zawodników, między innymi no, musi pod taką presją startować Krzysztof Cegielski. Mamy tylko nadzieję, że Polaka nie będzie w tej dwójce, która już zakończy udział w tym turnieju. Cegielski w czerwonym kasku, obok niego Andreas Jonsson w niebieskim, właśnie w tej chwili widoczny na Państwa ekranie. Dalej Scott Nichols w białym kasku i Greg Hancock w żółtym, a więc dwóch zawodników jednego teamu, w którym startują Hancock i Nichols. Później start Krzysztof Cegielski, znakomicie Andreas Jonsson, ale Polak teraz przy krawężniku ma szansę na dobrą pozycję na tym pierwszym wirażu. Potrącony jednak przez Andreasa Jonssona, bądź też to Cegielski trącił w koło motocykla Szweda i spadł na ostatnią pozycję. No niestety, Andreas Jonsson na drugiej pozycji, Nichols trzeci, jest Hancock. No i teraz pytanie, jak rozwiążą tę sprawę
dwaj żużlowcy jednego teamu. Zastanawialiśmy się, czy będzie w takich sytuacjach walka. Jest ta walka, jak się wydaje. Tu nie ma żadnego układu. Każdy jedzie jednak o swoje i to dobrze dla sportu, bo to wszak zawody indywidualne. A więc Andreas Jonsson na drugiej pozycji, Scott Nichols. No czyżby Greg Hancock musiał pożegnać się z turniejem? Krzysztof Cegielski chyba także, proszę Państwa. No trudno tu liczyć na cud po tym nie najlepszym rozegraniu pierwszego wirażu przez Polaka. Straszliwie rozpędził się Hancock w walce o drugą pozycję, ale nie dał rady wyprzedzić Scotta Nicholsa. To już ostatni wiraż. Tych okazji do akcji już nie będzie. A więc Jonsson i Nichols pozostają w turnieju. Natomiast odpadają Greg Hancock i Krzysztof Cegielski. Greg Hancock przed rokiem awansował do półfinału. Dwa lata temu był drugi w Grand Prix Polski. Tutaj na bydgoskim torze, właściwie było to wówczas Grand Prix Europy. Pod taką nazwą rozegrany był turniej najlepszych żużlowców świata tu na bydgoskim torze. I teraz jakby powrót do dawniejszych lat, no ale nawet w 99 roku Hancock był 12, w 98 9. Teraz to jego najgorszy występ w bydgoskim Grand Prix. A cieszy się Andreas Jonsson. Jedna wpadka, ale Szwed, młody Szwed pokazał, że trzeba się z nim liczyć. Myślę, że następstwem tego, że Krzysiek Cegielski zajął tutaj czwartą pozycję, jest jego ewidentny błąd, ponieważ tor w Bydgoszczy jest tak skonstruowany, że to wyjście właśnie z pierwszego wirażu powoduje, iż zawodnicy niestety muszą się wynieść pod bandę. On tutaj jechał naprawdę, chyba ja nie widziałem już dawno, żeby ktoś w tym miejscu na torze w Bydgoszczy jechał i niestety musiało tak się stać. Po prostu geometria nie pozwoliła mu na to, żeby utrzymał się przy krawężniku. Za mocno musiał już na samej prostej, na wyjściu z wirażu, jeszcze musiał wyjeżdżać wykantowanym, złamanym motocyklem, bo teraz właśnie to widzimy. I potem już stracił na tyle dystansu, że nawet nie nawiązał jakiegokolwiek kontaktu, jakiejkolwiek walki. Tylko 3 punkty zdobył tym samym Krzysztof Cegielski w klasyfikacji generalnej Grand Prix, łącznie z tymi 4, które wywalczył w Hamar Maj 7, no to nie jest dobry rezultat dla Polaka. Z tego nie możemy się, proszę Państwa, cieszyć. Cegielskiemu się nie udało, może uda się Sebastianowi Ułamkowi, który znakomicie walczył w swoich 2 poprzednich startach, dzisiaj osiągnąć dobry wynik. Bieg numer 12, no ale tu w statystykę wkradła nam się jakaś pomyłka, proszę Państwa, bo Ułamek w tym biegu nie startuje, natomiast startują Pedersen w czerwonym kasku, Klinberg w niebieskim, Holta w białym i Andy Smith. A więc któryś, dwaj z tej czwórki pożegnają się z turniejem. No próbował tam ukraść start Holta, nie udało się, trzymał do końca żużlowców pod taśmą pan Poseł White i słusznie. Proszę, jak pięknie z czwartego pola startowego Andy Smith wykorzystał, że trójka zawodników po jego lewej ręce pojechała pod bandę, ściął do krawężnika i objął prowadzenie, ależ zacięta walka o drugą pozycję. Na razie górą z niej wychodzi Holta, on jest na drugiej pozycji, Klinberg trzeci na czwartej pozycji, Pedersen, smutne miny duńskich komentatorów. Pedersen wściekle teraz zaatakował Klinberga i przesunął się na trzecią lokatę, ale to za mało, by pozostać w turnieju. Smith przed Holtą. Ta dwójka w tej chwili zapewnia sobie awans do turnieju głównego. Ciężkie zadanie przed Pedersenem. Jeszcze będzie miał jedno okrążenie swojej szansy. Ale jest kilka metrów za plecami Holty. Klinberg w ogóle nie nawiązuje walki. Słabo dzisiaj przygotowany Szwed. Ostatni wiraż, no i brawa uniesiona w efektownym geście w górę noga Andy'ego Smitha. Na drugim miejscu Rune Holta, trzeci Nicky Pedersen, a na czwartym miejscu Niklas Klinberg. Ci dwaj ostatni oczywiście odpadają już z tego turnieju.
podobnie jak wcześniej Krzysztof Cegielski i Greg Hancock. No cóż, ten system jest w pewnym sensie bezlitosny, ale dlatego tak ekscytujący. Wszystko dokładnie widać, oczywiście pomyłka w statystyce, nie Sebastian Łamek w czerwonym kasku, a Nicky Pedersen odpada z tego turnieju. I żartobliwie możemy powiedzieć, że nasza Wańka Wstańka spiął się na wyżyny swoich umiejętności w tym momencie i awansował po w zasadzie znacznie przegranym starcie. Manewr do krawężnika, cała stawka zawodników próbowała dostać się do chyba najbardziej korzystnego miejsca na torze po zewnętrznej. Natomiast Smithowi zupełnie nie przeszkadzało to, żeby minąć wszystkich po krawężniku, gdzie jest twardo. Także myślę, że on jeszcze dzisiaj może tutaj wiele zdziałać. Andy Smith, proszę Państwa, przypomnę, był już w turnieju głównym w 98 roku. Zajął 7 miejsce, a więc trzecie w finale pocieszenia wówczas. W 99 roku był 18, w 2020, a przed rokiem aż 24 ostatni, więc coraz gorzej. A dziś proszę, Andy, który startuje w drugoligowej Gwardii Warszawa. Dziś w Grand Prix w turnieju głównym. No jest to chyba jedyny zawodnik, który startuje w polskiej drugiej lidze, a jest uczestnikiem Grand Prix. No i także ma polskie obywatelstwo, proszę Państwa, podobnie jak Holtaj, zdołał nabyć je wcześniej. Oto jeszcze sytuacja punktowa tych, którzy odpadli, z zastrzeżeniem, że nie odpadł Sebastian Łamek, tylko Nicky Pedersen. I teraz rozmowa z Piotrem Protasiewiczem. Panie Piotrze, dwa starty, dwa drugie miejsca, awans do turnieju głównego. Czy to oznacza, że cel minimum został zrealizowany? Dokładnie, jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz już nie chciałbym spocząć na tych dwóch miejscach. Chciałbym, marzę o tym, żeby jeszcze minimum dwa razy być drugim i awansować do półfinału. Jednak no, stawka się zacieśnia, będziemy teraz jeździli z liderami już, samą czołówką Grand Prix. I o te drugie miejsca, czy wygrane, będzie dużo trudniej. Po raz piąty Grand Prix odbywa się w Bydgoszczy, po raz piąty pan startuje w Bydgoszczy na swoim torze, który zna pan jak własną kieszeń. Czy to daje panu jakąkolwiek przewagę nad rywalami? A chyba nie, bo po raz pierwszy awansuję turnieju głównego na swoim torze. Powiem szczerze, to jest mój najlepszy występ już u siebie na własnym torze i cieszę się, że no w miarę zaczęło tak już do pięciu razy sztuka widocznie jest, a nie do trzech, jak to się takie powiedzenie udarło. Trybuny pękają szwach. Czy w czasie jazdy pan czuje tą atmosferę, ten doping kibiców? To pomaga w jakikolwiek sposób? Dzisiaj jestem no, dosyć spokojny i chyba do tego tak w miarę dobrze idzie. A atmosfera w Bydgoszczy, w ogóle w Polsce na Grand Prix zawsze jest bardzo dobra. Uważam, że kibice polscy są najlepszymi kibicami na świecie. I taką atmosferę, jaką potrafią zgotować, tego po prostu nie uświadczy się nigdzie na wyjeździe. Dziękuję pięknie za rozmowę. Wtedy, kiedy się wygrywa albo przechodzi się dalej, wtedy uśmiech gości na ustach, tak? Zazwyczaj tak jest. No jest to sukces niewątpliwie, bo rzadko kiedy nasz kolega klubowy trafiał do zasadniczej rozgrywki Grand Prix, a dzisiaj w sposób płynny i pewny wszedł do zasadniczego rozdania już o większe nagrody w Grand Prix. Piotr Protasiewicz przed tym turniejem mówił, że ma przygotowane już 3 doskonałe motory. Jeden z nich jest nowym silnikiem. Silnikiem, który podobno zaistniał, dopiero został stuningowany i dobrze stworzony w tym tygodniu. Być może to właśnie zasługa tego doskonałego super silnika Piotra Protasiewicza. Ale ja proponuję, wróćmy jeszcze do wyścigu, z którym po którym pożegnał się z turniejem Krzysztof Cegielski. To był wyścig 11. Tak jak już wcześniej Mirek powiedział, Krzysiek zrobił błąd już na samym początku. Myślę, że błędem pierwszym było to, że stanął zbyt blisko murawy już na samym polu startowym, gdzie wiadomo, że Bydgoszczy troszeczkę bardziej trzeba na okrągło i trudno jest z miejsca, z którego startował Krzysiek, dobrze wyjść i po prostu myślę, że liczył tylko i wyłącznie na to, że wyskoczy ze startu i będzie prowadził stawkę. Tylko no nie pomyślał, że co będzie, jeżeli ten start mu nie wyjdzie i tak się też stało. I trudno było już później dogonić rywali, no i widzimy to w tej chwili. Reszta zawodników była bardzo szybka. Andreas Jonsson jest bardzo szybki, także na pewno będzie się liczył w dalszej części zawodów i na pewno będzie jednym z mocniejszych zawodników. Widać już taką jakby czołówkę, która się krystalizuje.
zawodników, którzy wygrywają biegi no, o przynajmniej o pół prostej przed resztą stawki. Także no, jest to duży sukces, jeżeli w ten sposób się wygrywa z taką łatwością, można myśleć o jakimś większym sukcesie. Rzeczywiście doskonale dysponowany wydaje się być Jonsson. On pojedzie w wyścigu 16 przeciwko Sebastianowi Ułamkowi. Kiedy odpadł Krzysztof Cegielski, ja pomyślałam sobie, że patrząc na miny panów i zastanawiając się, co myśli pan Władysław, który tak mocno krytykował powstanie żużlowych teamów, czy pan nie powie, że wejście do teamu razem z Jasonem Kampem zaszkodziło Krzysztofowi Cegielskiemu? No cóż, Cegielskiemu zaszkodziła sytuacja na torze. Tak jak Rafał powiedział, źle ustawił motocykl na pierwszym torze. I jakkolwiek droga na pierwszym torze jest najkrótsza, ale kąt zawracania na torze jest największy i ten kąt niestety był niekorzystny dla Krzysztofa. Tam widać było, że on już przed nim kołem po trawie jechał, ale niestety ten ciasny łuk nie pozwolił na rozstrzygnięcie prawidłowe. No, sprawa teamów i ewentualnych racji jest tematem osobnym. Ja w takim razie proponuję, to, abyśmy posłuchali i obejrzeli materiał, który został nagrany wczoraj. Materiał z prezentacji teamu Krzysztofa Cegielskiego i Jasona Kampa. Zaczynamy od słów Jimmy'ego Nielsena, który jest menadżerem tego teamu. Krzysztofa widziałem kilka razy w Polsce, w lidze i myślę, że ma duży potencjał, że być może będzie kolejnym Tomaszem Gollobem. Zaprosiłem go na swój pożegnalny turniej, przyjechał, to było bardzo miłe spotkanie. Wtedy rozmawialiśmy o planach stworzenia wspólnego teamu zespołu Nielsena i polskich sponsorów. To dobrze z nim współpracować. Załatwiliśmy mu dziką kartę na Grand Prix. Sądzę, że nasza współpraca będzie owocna. With the potential of his riding and from being from Poland, I think it's very important for Speedway and for us to get bigger. W pewnej części ubiegłego sezonu mieliśmy bardzo dobry kontakt ze sobą jeszcze przed utworzeniem tego teamu, jeszcze przed pomysłem Jimmy'ego, przed chęcią realizacji tego pomysłu. Mieliśmy dobry kontakt, wspólnie razem spędziliśmy wiele czasu, rozmowy na temat samej jazdy. Być może widzi we mnie zawodnika, który dokona pewnych kroków do przodu i będzie jeszcze lepszym zawodnikiem i wspólnie, ja mam nadzieję, on również będziemy dochodzić do lepszych wyników z moim udziałem. Jedziecie z Jasonem Kampem w jednym wyścigu. Pan prowadzi, jemu są bardzo potrzebne punkty. Pan mu je oddaje? Zależy, jak potrzebne są mi punkty, także niewątpliwie będziemy sobie pomagać. Jeżeli będzie taka możliwość, to ta współpraca będzie na torze, ale nie jest to określone, czy który zawodnik potrzebuje tych punktów od pierwszego turnieju. Ale gdzie w tym jest idea sportu? Ja będę chciał wygrywać zawsze i nie wierzę w to, że będzie taka sytuacja, że Jason akurat będzie potrzebował punktów, ponieważ on jest znakomitym zawodnikiem. Ja jeszcze do niego dopiero mam zamiar doskoczyć i później będziemy myśleć. Tym razem Krzysztof Cegielski nie będzie musiał oddać punktów Jasonowi Kampowi, bo już w wyścigu nie jedzie. Podobny team stworzył Sebastian Ułamek razem z Tomem Ricardsonem. Rafał, czy ty myślisz, że to jest zupełnie taka poroniona idea, która nie sprawdzi się w Polsce? Zawodnicy, którzy te teamy tworzą, twierdzą, że to jest przyszłość żużla. Tak, myślę, że twórcy tego pomysłu wzorowali się na tym, co dzieje się w innych dyscyplinach sportu, w wyścigach torowych, w motocrossie czy w innych. Być może jest to nieco trudniejsza sytuacja akurat w żużlu, dlatego że nie ma jakichś większych stajni. Myślę tutaj o producentach motocykli, którzy by się w to zaangażowali, bo jest to motocykl specyficzny, który na pewno nie będzie się sprzedawał w sklepach, bo on się do żadnej innej jazdy niż na żużlu nie nadaje i myślę, że takie koncerny w to nie będą wchodzić.
ale no sam pomysł jest ciekawy. Wiadomo, zmiany jakieś są potrzebne. Żużel stał się przez to bardziej może interesujący. Na pewno skorzystali na tym przede wszystkim nasi zawodnicy. Mają dostęp do dobrego sprzętu. Są bardzo blisko zawodników, którzy coś znaczą w światowym speedwayu. Na pewno będą mogli i mieli okazję się od nich czegoś więcej nauczyć. I myślę, że nie jest to tak do końca zły pomysł. Pan Władysław się uśmiecha, ale jeszcze momencik, panie Władysławie. Rafał, gdybyś ty otrzymał taką propozycję, bo na wczorajszej prezentacji był Piotr Protasiewicz. No i padły słowa, że być może Piotr dołączy do tego teamu. Piotr wypowiadał się bardzo pozytywnie. Mówił, że takie teamy powinni też tworzyć zawodnicy polscy. Co ty myślisz, gdybyś miał taką propozycję, dołączyłbyś do takiego teamu? Tak, tylko jeszcze najpierw zawodnicy polscy muszą po prostu się na stałe zadomowić w tej dziesiątce przynajmniej zawodników startujących w Grand Prix i potem będzie można coś na ten temat myśleć. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i po prostu my musimy się też trzymać razem, ale póki co jest jak jest i myślę, że w niedługim czasie się to zmieni i powstanie być może jakiś polski team. Zobaczymy. Myślę, że być może coś się w związku z tym wydarzy. Panie Władysławie, mówiono, że kiedy razem jeździli Jacek Gollob i Tomasz Gollob jeszcze kilka lat temu, to był taki właśnie team Gollobów. No rzeczywiście. I ten team Gollobów wiele znaczył dla polskiego żużla. I to była chyba właściwsza droga promocji polskich zawodników i polskiego wyniku na arenie nawet międzynarodowej, bo przypominam, że po 17 latach team Gollobów z Brockstedt przywiózł srebrny medal drużynowych mistrzostw świata. Zupełnie nie zgadzam się z Rafałem w ocenie korzyści płynących dla zawodników. A dlaczego? Korzyści niewątpliwie dla zawodników zagranicznych. Polacy z tego interesu niewiele wyniosą. Ale dlaczego, panie Władysławie? Boże, będą się mogli uczyć. Cegielski jest młodszym zawodnikiem od Krampa. Pomocą będzie służył mu jeszcze Jimmy Nielsen. Różnica wieku między Cegielskim a Krampem nie jest duża. Ale doświadczenie trochę większe. Doświadczenie ma Kramp oczywiście większe, ale z tego doświadczenia Cegielski niewiele skorzysta. Ja uważam, że to kojarzenie zawodnika słabego z zagranicznym zawodnikiem, słabszego z zawodnikiem zagranicznym aspirującym do tytułu mistrza świata, niczego dobrego polskiemu żużlowi nie przyniesie, nie da. A widziałby pan w Polsce zawodników, Polaków, którzy byliby w stanie utworzyć takie teamy? Ma to sens w dłuższym przedziale czasowym, dlatego że zbudowanie mocnego, dobrze rozumiejącego się teamu to jest sprawa 2-3 lat, bo to jest sprawa i zgrania zawodników, zaprzyjaźnienia ich się wzajemnego oraz dojścia do dobrego, równego sprzętu. Dziękuję bardzo. Głos mają komentatorzy, bo przed nami już wyścig 13. Proszę państwa, no i przygotujmy się na duże emocje. Pojedynek na torze Tomasza Golloba i Tony'ego Richardsona. Ile ich już było i w Grand Prix, i w lidze. Tak się składało jednak, że w Grand Prix raczej górą bywał Szwed. Nie policzyłem tego, co prawda, dokładnie, ale tak mi to się kojarzy. Natomiast w lidze w ostatnich latach górą był Tomasz Gollob. No dziś wierzmy, że jednak będzie inaczej niż statystyka walki tych zawodników w Grand Prix, że Tomasz Gollob pokona to niego Richardsona, choć oczywiście od razu uspokajamy, że wynik tego wyścigu jeszcze tak na dobrą sprawę nie pozbawia żadnego z wielkich rywali szans na odniesienie sukcesu w Bydgoszczy, ale będzie takim pierwszym sygnałem zyskanie takiej psychologicznej przewagi przez któregoś z nich nad jednym z najgroźniejszych rywali, bo są przecież inni, także Kramp, także Sullivan, także bardzo szybki dzisiaj Loram. A więc Tony Richardson z pierwszego pola startowego w czerwonym kasku, Mikael Carson obok swojego rodaka. To w tej chwili bez wątpienia zawodnik numer 2 w szwedzkim speedwayu. Dość długo budował swoją dyspozycję Mikael Carson, ale wreszcie mu się udało. Gollob w białym kasku i Holta w żółtym.
ciśnijmy kciuki mocniej za naszego zawodnika. Jak ruszy Tomasz Gollob? Nieźle, ale jeszcze lepiej Rickardson. Trzecie pole stawia Tomasza Golloba w trudnej sytuacji. Jest na razie ostatni. Bierzmy teraz szybkość jego motocykla. Rickardson na czele. Na drugiej pozycji Holta. Trzeci Mikael Karlsson. Czwarty na razie Tomasz Gollob. Próbuje ścigać na razie najbliższego z rywali, czyli Mikaela Karlssona. Rywale jednak odjeżdżają. Tomasz Gollob stara się jak może, ale umilkł, proszę Państwa, na razie bydgoski stadion. Ta porażka nie przekreśli szans Tomasza Gollob, ale oczywiście postawi go w trudnej sytuacji. Teraz zbliżył się Tomasz Gollob do Mikaela Karlssona. Próbuje w swoim stylu szeroko po zewnętrznej nabrać ogromnej prędkości. Czy teraz to się uda tam pod bandą? Jeszcze nie tym razem. Może na kolejnym wirażu. Znów konsekwentnie szeroko Gollob za plecami Mikaela Karlssona. Tymczasem Rickardson odjeżdża rywalom. Jeszcze jedna akcja Tomasza Gollob, ale na razie, tak jak poprzednie, bezskuteczna. Utrzymuje trzecią pozycję Mikael Karlsson i też pokazuje, że jest szybki, bo teraz nawet Tomaszowi Gollobowi odjechało kolejną długość motocykla. A więc Rickardson, drugie miejsce, Holty, znów bardzo dobry występ Norwega na bydgoskim torze. Trzeci Mikael Karlsson, czwarty Tomasz Gollob, no i pewna niepewność, tak można powiedzieć, wkrada się tutaj w serca nas wszystkich, polskich kibiców, kibiców Tomasza Golloba. Świetny występ Szweda, a nie najlepszy naszego faworyta. To pierwsze psychologiczne starcie, zdecydowanie wygrane przez Szweda. No, idzie jak burza Tony Rickardson, jak w Hamar, gdzie wygrał 5 wyścigów z rzędu i bezapelacyjnie wywalczy pierwsze miejsce w Grand Prix Norwegii. Dziś także, jak na razie, Tony Rickardson niepokonany. A Tomasz Gollob będzie musiał poszukać jakiejś innej regulacji swojego motocykla i powalczyć w wyścigu ostatniej szansy. Za chwilę obejrzymy powtórki. Tomasz Gollob na trzecim polu startowym. Sam moment startowy nie najgorszy, ale tutaj właściwie niewiele można było już zrobić. Ja myślę, że coś ze sprzętem Tomka jest nie tak, ponieważ no, nie w swoim stylu, on przegrywa starty zupełnie. Wydaje mi się, że chyba będzie trzeba poszukać jakiegoś innego rozwiązania, jeżeli chodzi o zmianę motocykla, ponieważ na tym motocyklu nie sądzę, żeby Tomek dzisiaj już mógł coś zdziałać, chociaż mogę się mylić, on sam będzie to wiedział najlepiej, jednak no, nam jest tutaj zwierzy z góry łatwiej jakby to ocenić. No, wydaje mi się, że nie jest najlepiej, przynajmniej w tej chwili. Tomasz Gollob pojedzie w wyścigu 18, też niestety z tego trzeciego pola startowego, który wydaje się, że dziś nie za bardzo służy zawodnikom. Trzyma się pierwszego pola startowego Tony Rickardson i na razie to przynosi mu dobre efekty, ale żeby być na tym polu startowym, trzeba po prostu wygrywać. Bieg numer 14. Tym razem bez udziału reprezentanta Polski, Karl Stonhewer w czerwonym kasku, Todd Wiltshire w niebieskim, Mark Loram w białym i Scott Nichols w żółtym kasku, a więc trzech Anglików i Todd Wiltshire, trzech spóźnialskich na wczorajszy trening. Do tego Australijczyk, ale nie Lee Adams, bo mielibyśmy komplet tych ukaranych, tylko Todd Wiltshire. Todd Wiltshire tu na bydgoskim torze w 2000 roku siódmy, przed rokiem 19. W tym roku nie miał okazji jeszcze zaprezentować się bydgoskim kibicom w meczu ligowym. Na razie abonament na starty bydgoskiej Polonii ma Mark Loram. No ale kto wie, może tutaj zwycięstwo nad Loramem w bezpośrednim starciu byłoby ważne dla Wiltshire'a. Popatrzmy, znakomicie spod taśmy Wiltshire. Nawet miałem wrażenie, że troszeczkę strzelił się w taśmę, że ukradł po prostu, mówiąc w cudzysłowie, ten start, ale efekt jest taki, że jedzie na pierwszej pozycji, nie przerwał tego wyścigu pan Postlewhite. Wiltshire trochę odjechał od krawężnika, atakuje go Loram. Był bardzo szybki Mark Loram w poprzednim swoim starcie. Teraz jest tuż za plecami Australijczyka. Zanosi się na kapitalną walkę tych dwóch zawodników. Na trzeciej pozycji jedzie Nichols, czwarty jest Stonhewer. Loram teraz w swoim stylu, ale na razie atakuje od wewnętrznej. Po zewnętrznej z kolei rozpędza się bardzo mocno Scott Nichols. Blisko siebie trzech pierwszych zawodników. Tu jeszcze kolejność może zupełnie się odwrócić. Na razie świetnie broni swojej pozycji Todd Wiltshire. Zawodnik, który już w 90 roku stanął na podium Mistrzostw Świata. Teraz błąd jednak na wyjściu z tego wirażu Wiltshire'a. Wykorzystany bezlitośnie przez Marka Lorama. On także znakomicie wie, jak najlepiej, najskuteczniej jechać na bydgoskim torze. I wygrywa Mark Loram ten bieg przed Toddem Wiltshire'em.
Na trzeciej pozycji jest Scott Nichols, a na czwartym miejscu Karl Stonehewer. To oczywiście i Stonehewera, i Nicholsa stawia w podobnej sytuacji, jak we wcześniejszym wyścigu. Trzecie i czwarte miejsce postawiło Michaela Carsona i Tomasza Golloba. Mark Loram dziś prezentuje bardzo dobrą dyspozycję. Jeszcze raz tylko przypomnę, że we wszystkich czterech bydgoskich Grand Prix do tej pory rozegranych Mark Loram osiągał fazę półfinału. Podobnie chyba będzie i dzisiaj przynajmniej na to się na razie zanosi. Potwierdzić chyba to, o czym mówiliśmy wcześniej, że Loram jest bardzo dobrze przygotowany, bardzo szybki. Zdecydowanie przegrany start uważam. Znowu podniesione koło, natomiast już sam dojazd do łuku i sam manewr na pierwszym wirażu był uważam doskonały. Potem mały błąd Wiltshira, skrzętnie wykorzystany przez Lorama i chyba będzie dzisiaj naprawdę faworytem. Tony Rickardson, Mark Loram potwierdzają znakomite przygotowanie sprzętowe i ogromne apetyty na sukces dzisiaj na bydgoskim torze. Jeszcze raz fragmenty tego biegu. Todd Wiltshire, mówiłem o nim sporo. Potem fatalny wypadek bodaj na początku 92 roku, złamany kręgosłup. Wydawało się, że już nie powróci do sportu, ale powrócił Todd Wiltshire. O ile dobrze pamiętam, w 98 roku najpierw do Ligi Niemieckiej, startował właśnie z licencją niemiecką, wrócił także do Oxfordu w Anglii rok później, no i powrót także do Grand Prix, więc wielki comeback tego zawodnika, historia dobra na scenariusz filmowym o tym, jak wspaniały może być sport, gdyby tak jeszcze Wiltshire wywalczył medal Mistrzostw Świata z powrotem, tak jak to miało miejsce w 90 roku, gdzie Perry Johnson na torze w Bradford był mistrzem świata, a Sean Moran zajął drugą pozycję, później jest skwalifikowany za używanie środków dopingujących. Ale to historia, wracamy do rzeczywistości na bydgoskim torze. Wyścig numer 15. Popatrzymy w nim na Jasona Crampa w czerwonym kasku. Oto właśnie on na Państwa ekranie. Billy Hamill pojedzie w niebieskim kasku, Piotr Protasiewicz w białym i Andy Smith w żółtym. A więc no, gdyby udało się pokonać Piotrowi może Smitha, może Hamilla, a może samego Crampa, kto wie, poprawi, bo na pewno nastroje polskich kibiców po tym nie najlepszym występie Tomasza Gollob'a. Dość futurystyczne, oryginalne kształty motocykla Billy'ego Hamilla. No, gdyby ta maszyna była jeszcze tak szybka, na jaką wygląda, jakoś ta moda lansowana już od jakiegoś czasu przez Amerykanina, na razie wśród innych zawodników się nie przyjęła. Crump, Hamill, Protasiewicz i Smith. Popatrzmy szczególnie na biały kask. Jak ruszy Protasiewicz, troszkę spóźni start, a tym razem dobrze wstrzelił się w taśmę Hamill. On obejmuje prowadzenie, Protasiewicz po zewnętrznej, chyba będzie co najmniej trzeci, tak jest. Drugi na razie Jason Crump za plecami Billy'ego Hamilla. Protasiewicz ciasno przy krawężniku. Czy jest tak szybki jak Crump? Może jeszcze spróbuje powalczyć z Australijczykiem. Na ostatniej pozycji na razie Andy Smith. A tymczasem Crump próbował ataku na wyjściu z wirażu na pozycję Hamilla. Teraz przeszedł na zewnętrzną. Bardzo dobry manewr Crumpa. Ścięcie do ciasnego wyjścia z wirażu. Na razie obronił się Billy Hamill. Stracił teraz Crump na tym swoim manewrze. Także Piotr Protasiewicz nie będzie chyba w stanie w tym wyścigu osiągnąć więcej niż trzecią lokatę. A musi jeszcze jej bronić przed atakami Andy'ego Smitha. Dwie dwójki w tej chwili już utworzyły się na torze. Crump nie stara się już tak bardzo gonić Hamilla. To nie ma tak wielkiego znaczenia, bo i tak przybliża do tych obu żużlowców do udziału w półfinale. Wygrywa Hamill przed Crumpem. No a Protasiewicz do końca musiał bronić trzeciej pozycji przed atakami Smitha. Ostatecznie to się udało, ale tylko w tej sytuacji trzecie miejsce Piotra i on, podobnie jak Tomek Gollob, będzie musiał jeszcze szukać swojej szansy w kolejnym biegu na to, aby przedostać się do strefy półfinałowej. Billy Hamill, zwycięzcą biegu 15. Zwycięzca Grand Prix Bydgoszczy z 2000 roku przypomniał tutaj, że potrafi ścigać się na tym obiekcie. On tu przeżywa wzloty i upadki, bo w 98 roku pamiętam fatalną kraksę z Crumpem. Billy Hamill z podejrzeniem złamania kręgosłupa odwieziony do szpitala. Potem praktycznie cały sezon następny nie mógł powrócić do swojej dyspozycji.
no ale później pozbierał się i zdołał w 2000 roku wywalczyć srebrny medal. Wydaje mi się, że w tym starcie Billy Hamill na starcie popisał się chyba jakimś cwaniactwem, ponieważ no wyraźnie teraz widzieliśmy na powtórce, jak czołgał się, poruszał się w kierunku taśmy i w zasadzie ten start można było uznać za ukradziony, prawda? Ale w przypadku Wiltshire'a było podobnie. Troszeczkę tutaj sędzia jakby nie panował nad sytuacją. Billy Hamill chyba znany jest właśnie z tego, iż pod taśmą zachowuje się troszeczkę może nieuczciwie w stosunku do kolegów. Ale chyba to jest w gestii sędziego, żeby to wychwycić i ewentualnie wyciągnąć wnioski, czy jakieś konsekwencje. No sędzia tutaj, że tak powiem, biegu nie przerwał. Billy Hamill nie oddał zwycięstwa już do końca wyścigu, bezproblemowo prowadził. No a za moment wielkie kolejne emocje dla polskich kibiców, proszę Państwa. Może powiedzie się trzeciemu z reprezentantów Polski w tej kolejnej serii wyścigów. Ryan Sullivan w czerwonym kasku, Lee Adams w niebieskim, Sebastian Ułamek w białym. No ale znów Polak na trzecim polu startowym. Ono może nie jest najlepsze, może to tylko szukanie tłumaczenia dla reprezentantów Polski. Może dla Ułamka okaże się szczęśliwe, oby tak było. I Andreas Jonsson, który uzupełnia stawkę zawodników biorących udział w tym wyścigu. Młody Szwed w żółtym kasku na czwartym polu startowym. No szalenie trudne zadanie przed Sebastianem Ułamkiem, no ale po tej waleczności, którą zaprezentował wcześniej, wierzmy także w niego, to, że może jemu uda się być w pierwszej dwójce tego wyścigu. Wygrywał z tymi zawodnikami w lidze. Dlaczego inaczej miałoby być tutaj? Ułamek został jednak na starcie, znakomicie wystartował Adams. Polak teraz przedziera się przy krawężniku, ale nie udało się. Z powrotem spadł na czwartą pozycję. Przez chwilę tylko był drugi. Tam błąd zbyt nerwowo jadącego Jonssona. Ułamek jest już trzeci, a na prowadzeniu Lee Adams przed Ryanem Sullivanem, a więc duet Australijczyków. Trzecie miejsce Ułamka, czwarte Jonssona, który miota się tam na ostatniej pozycji. Widać, że młody Szwed dysponuje szybkim motocyklem, ale nie bardzo wie, jak z niego skorzystać. Teraz bardzo mocno rozpędził się po zewnętrznej, ale zablokował jego akcję Sebastian Ułamek. Tyle, że to nie przybliża Polaka do drugiej pozycji, którą zajmuje Ryan Sullivan jadący w czerwonym kasku. Teraz Jonsson chyba przedrze się na trzecią lokatę. Nie, piękna kontra Ułamka. Szkoda, że to tylko walka o trzecią pozycję. A na czele bez zmian jeszcze jeden atak Andreasa Jonssona. Ułamek niestety spada na czwarte miejsce. A na czele cały czas Lee Adams. Bardzo dobry start doświadczonego Australijczyka. Utrzymuje tę pierwszą lokatę. Drugi jest Ryan Sullivan. Trzeci ostatecznie Andreas Jonsson. Czwarty Sebastian Ułamek. No zrzedły nam troszkę miny, ale nie wpadajmy jeszcze w skrajnie minorowe nastroje, bo jeszcze Polacy mogą uratować skórę w tym turnieju. Mogą jeszcze cały czas, drodzy Państwo, powalczyć o awans do półfinału. Jeszcze się nie załamujmy. Mieliśmy informację z parku maszyn, że Tomasz Gollob zmienia motocykl. Może druga maszyna pomoże mu w osiągnięciu lepszego wyniku. Na razie, no niestety, cieszą się inni. My cieszyliśmy się wcześniej, kiedy Polakom udawało się awansować do turnieju głównego, kiedy dokonali tej sztuki Tomasz Gollob, Piotr Protasiewicz i Sebastian Ułamek. Popatrzmy jeszcze raz na fragmenty tego wyścigu. Spóźniony start Sebastiana Ułamka, to widzieliśmy, potem próbował takim zejściem do krawężnika uratować sytuację, to się tylko na chwilę udało. Dokładnie, wydaje mi się, że Sebastian popełnił tutaj podobny błąd, jaki zrobił Krzysiek Cygielski. Po prostu samo wyjście z pierwszego wirażu przy krawężniku na torze w Bydgoszczy raczej nie ma szans powodzenia i no to był wyraźnie tego dowód, gdzie Sebastian przy wyjściu na prostą musiał wyłamanym motocyklem jechać, co w zasadzie nie ma tutaj szans na to, żeby utrzymać jakąś korzystną lokatę lub przejść jakiegoś zawodnika. Wszyscy po zewnętrznej już na wyprostowanych motocyklach jechali do przodu. Jedna tylko pozytyw tego czwartego miejsca Sebastiana Ułamka, że nie wpada w kolejnym biegu na Tomasza Gollob'a, tyle że ma trudniejszą sytuację, bo wystartuje zaraz w biegu 17, a więc będzie miał mniej przerwy. Rywalami Ułamka będą Carson, Protasiewicz i Stonehewer, a rywalami Gollob'a Nichols, Jonsson i Andy Smith. Wierzmy w naszych reprezentantów, proszę Państwa, że będą w stanie tutaj jeszcze coś zdziałać, że będą po prostu w stanie awansować do turnieju
do strefy półfinałowej, a na razie głos oddajemy do naszego studia. Dlaczego Tomasz Gollob przegrał ten wyścig? Dlatego, że źle pojechał. Dobrze, spójrzmy w takim razie na powtórkę wyścigu, w którym Tomasz Gollob zajął miejsce ostatnie. To był wyścig 13, w którym zmierzył się m.in. z Rickardsonem. No, niestety fatalny start, nieudany. Nie udało wyprowadzić się Tomkowi motocykla na równo z konkurentami. Zamknęli go, no a potem już była konsekwencja wynikająca z równej klasy zawodników i z przegranego startu. Nic specjalnego się nie wydarzyło na to, że Tomasz nie miał wystarczająco szybkiego motocykla, żeby jakąś sensowną akcję przeprowadzić. Ataki po dużym promieniu niestety nie dały spodziewanego handicapu. Zbliżył się, ale nie było to na tyle skuteczne, żeby poprawić pozycję. Rafał? No cóż, więcej tu nic więcej nie można powiedzieć. Krystalizuje się na tyle sytuacja. Jest kilku zawodników, którzy są bardzo szybcy i odstają od tej reszty dosyć mocno, wygrywając wyścigi, tak jak powiedziałem już wcześniej, no z dużą przewagą, z olbrzymią przewagą. Jest to na pewno Rickardson, jest to Sullivan, jest to w tej chwili już też Adams, który w pierwszym biegu się pomylił. Później już widzieliśmy, no jechał zupełnie co innego. Nie wiem, co jest tego przyczyną. Na pewno sprawa sprzętu jest dzisiaj dosyć ważna. Jedni po prostu ten sprzęt mają i wygrywają, a drudzy się borykają z różnymi problemami. Także no to jest w tej chwili no, podstawowa sprawa. No, tym bardziej na bydgoskim torze, gdzie no, sprzęt jednak jest bardziej ważny niż na innych torach, bardziej technicznych. Możemy teraz obserwować boks Tomasza Golloba. Miejmy nadzieję, że Tomek dojdzie do ładu ze swoimi motocyklami. Czy to nie jest tak, panie Władysławie, że tak dużo pan nauczył swojego syna o motocyklach, że no niestety o motorach, że poprawia on troszeczkę po mechanikach i to jest tak, jak na mechanika wie za mało, a jak na zawodnika wie za dużo. No tak, można powiedzieć, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Wtedy, kiedy Tomasz samodzielnie potrafi wyregulować motocykle i doprowadzić je do dużej sprawności startowej, wtedy się mówi, że to było bardzo dobrze. No, trudno mi podzielić pani pogląd, że zawodnik wie za dużo, a może wie za mało? Tony Rickardson w każdym razie tak mocno nie poprawia po swoich tunerach. Do rozmowy wrócimy, oddajemy głos komentatorom. Proszę państwa, no cóż, wierzmy, że jednak to tylko chwilowe załamanie naszych nastrojów i koniec tego turnieju będzie dla reprezentantów Polski pomyślny, tak jak jego środkowa, wcześniejsza faza. Mikael Karlsson w czerwonym kasku, Piotr Protasiewicz w niebieskim, Karl Stonhuer w białym i Sebastian Łamek w żółtym. Oczywiście łatwo zgadnąć, jakiej kolejności byśmy sobie życzyli. Stonhuer nie prezentował dzisiaj, Mirku, jakiejś rewelacyjnej dyspozycji, ale Karlsson jest szybki. Ciężko będzie Polakom chyba wygrać podwójnie taki. Podwójnie uważam, że to będzie arcytrudne, natomiast uważam, że na pewno Piotrek ma wielkie szanse, dlatego że startuje z pola drugiego. Musimy wziąć pod uwagę również to, że tor został polany, czyli będzie utrudnione zadanie dla Sebastiana, który niestety po zewnętrznej za wielkich szans przy ewentualnie przegranym starcie nie będzie miał. Jego jedynym wyjściem jakby tutaj byłoby po prostu wstrzelenie się w taśmę i założenie całej stawki zawodników, to na pewno nie będzie łatwym zadaniem. No ale miejmy nadzieję, że Piotrek po prostu zdoła wygrać start z Mikaelem Karlssonem, a Sebastian... No zobaczmy właśnie, jak wystartują Polacy. Świetnie Piotr Protasiewicz założył Mikaela Karlssona. Ten jednak wypnął go troszkę na zewnętrzną, ale Piotr jest na drugiej pozycji. Na trzecim miejscu w tej chwili przedarł się Sebastian Łamek. Karlsson szeroko, Protasiewicz czy to wykorzysta jeszcze jednym razem, ale Polacy w ataku. Ściskamy kciuki, Protasiewicz teraz jeszcze raz próbował, no jeszcze wciąż
Ta różnica prędkości na wyjściu na korzyść Szweda, który jedzie szeroko, stara się pokonywać długi, podobnie jak czyni to Tomasz Gollob. Protasiewicz na drugiej pozycji, ułamek jest trzeci, na czwartym miejscu w tej chwili Stonhewer. No, podejrzewaliśmy, że będzie trudno o podwójne zwycięstwo Polaków. Piotr Protasiewicz już nie stara się specjalnie gonić Mikaela Carsona, zdaje sobie sprawę, że to drugie miejsce trochę mu daje więcej, oczywiście pierwsze więcej daje niż drugie. Teraz wykorzystał ten błąd, tak jest, nadarzyła się okazja i pięknie Piotr z niej skorzystał. Jest pierwszy, wielka radość kibiców, no szkoda jeszcze, że nie był za plecami Mikaela Carsona, także Sebastian Ułamek, który niestety odpada z tego turnieju, ale Piotr Protasiewicz przedłuża swoje szanse na walkę o półfinał. Tyle, że jeszcze będzie musiał wystartować w kolejnym wyścigu ostatniej szansy, bo to jest dopiero połowa drogi dla niego, drodzy Państwo, do tego wymarzonego półfinału. Ale jest ta iskierka optymizmu, ten zastrzyk radości, który potrzebny był kibicom. Piotr Protasiewicz dzisiaj jedzie bardzo dobrze. Może to także jeszcze bardziej zdopinguje Tomasza Gollobowa, który wystąpi za chwilę. A na razie cieszmy się z udanego występu Piotra. Piotrek doskonałym atakiem popisał się w zasadzie na ostatnim okrążeniu. Wydaje mi się, że tam jest jakaś kolejna, którą wcześniej trafił już Mark Loram. Teraz skrzętnie wykorzystał to Piotrek. Bardzo dobry atak, momentalnie wysforował się przed Mikaela Carsona. Natomiast wydaje mi się, że jest bardzo szybki Piotr. Pomimo tego, iż musiał teraz startować w biegu ostatniej szansy, to ja bym go jeszcze nie przekreślał. Wygrał ten wyścig dosyć wyraźnie i myślę, że ma jeszcze wielkie szanse na to, żeby osiągnąć to, o czym mówił wcześniej, czyli poprawić swój ostatni wynik, co już uczynił, i oczywiście no, pobić swój rekord w zasadzie, no bo jak sam powiedział, na torze w Bydgoszczy dosyć szybko kończył, w zasadzie po dwóch ostatnich wyścigach. Dzisiaj idzie mu bardzo dobrze. Trzymajmy za niego kciuki. Piotr bardzo ambitnie, proszę Państwa, walczy o powrót do stawki Grand Prix jako pełnoprawny uczestnik cyklu. W ćwierćfinale światowym zajął drugą pozycję i awansował do półfinału. Przypomnę, że finał w tym sezonie na torze w Pile. Tam będą rozstrzygały się losy tych, którzy będą chcieli awansować do turnieju, do stawki Grand Prix na sezon 2003. No i wierzmy to, że będzie wśród nich Piotr Protasiewicz. On już zebrał spore doświadczenia w Grand Prix w kolejnych sezonach, czy też startując we wszystkich turniejach, czy też jako zawodnik z dziką kartą, i czy to będzie procentować w kolejnych. No ale teraz już dość o poprzednim wyścigu, pora skupić się na biegu 18, który za chwilę. Teraz trzeba przegadać wszystkie możliwe ciepłe fluidy Tomaszowi Gollobowi, proszę Państwa. To dla niego bieg ostatniej szansy. Znów się denerwujemy. Tomasz Gollob w białym kasku na trzecim polu startowym. Scott Nichols w czerwonym kasku na pierwszym polu. Obok niego Andreas Jonsson. Potem właśnie Tomasz Gollob i Andy Smith w żółtym kasku. A więc normalnie w meczu ligowym powiedziałbym, że stawiam zdecydowanie na Tomasza Gollobowa, ale do tego dochodzi ogromna presja. Jak będzie? Dobrze ruszył Tomasz Gollob. Czy zdoła wyjść na czołową pozycję? Po zewnętrznej się rozpędza tam Andy Smith. Powtórzył swój manewr z czwartego pola startowego. Teraz atak Tomasza Gollobowa kapitalny. Jest Polak drugi. Wyprzedził Andy'ego Smitha. Tylko tak trzymaj, Tomek. Jest pierwszy Tomasz Gollob. Ależ fantastyczna jazda. Wyprzedził Andreasa Jonssona. Szaleją trybuny. Tomasz Gollob na prowadzeniu, ale jeszcze rywale nie zrezygnowali. Jeszcze poczekajmy, choć wierzymy głęboko, że Tomasz Gollob utrzyma tę pierwszą pozycję. No proszę, jak szybka jest ta jego druga maszyna. Odetchnęliśmy z ulgą. Tomasz Gollob przed Andreasem Jonssonem, Andym Smithem i Scottem Nicholsem. Przypomnę, że dla trzeciego i czwartego zawodnika z tego biegu kończy się już udział w Grand Prix Polskim w Bydgoszczy. A my na razie odetchnęliśmy. Tomasz Gollob znów w swoim znakomitym stylu powiększa przewagę. Drugi Andreas Jonsson także chyba w tej sytuacji bardzo zadowolony ze swojej pozycji. Trzeci Andy Smith, czwarty nieliczący się w walce Scott Nichols. Ostatni wiraż. Będzie Tomasz Gollob pierwszy. Będą nadzieje nawet na wygraną w Bydgoszczy naszego zawodnika. Uff, można powiedzieć, znów ożyły trybuny bydgoskiego stadionu. Zafundowali nam nasi reprezentanci sporą dawkę dodatkowej adrenaliny, proszę Państwa, ale brawo Piotr Protasiewicz, brawo Tomasz Gollob.
Mamy jeszcze dwóch zawodników w turnieju w Bydgoszczy i wierzmy, że tak będzie do ostatniego wyścigu. No, wydawałoby się, że ten drugi motocykl Tomka zdecydowanie jest szybszy i pomimo tego, że troszeczkę kłopotów miał na pierwszym wirażu, potem bezproblemowo w zasadzie wysforował się na pierwszą pozycję i co uważam jest najważniejsze, cały czas powiększał dystans, czyli motocykl wydaje mi się jest dobry, co rokuje oczywiście dobrze na kolejne jego wyścigi. No i też dobrze, że Tomasz Gollob wyprzedził Andreasa Jonssona i wygrał ten bieg, proszę Państwa, bo w ten sposób nie trafia do tego samego wyścigu, co Piotr Protasiewicz, a więc jakby obaj Polacy tym samym zwiększają swoje szanse, nie będą musieli bezpośrednio rywalizować na torze o awans do pierwszej ósemki, już do fazy ćwierćfinałowej. Tutaj jeszcze na początku nie było tak różowo, Mirek. Tomasz Gollob, to co powiedziałem, że dosyć kilka, trochę kłopotów miał właśnie na pierwszym wirażu, natomiast tam w zasadzie namieszał Andy Smith. Tomek popisał się już wspaniałym manewrem na wejściu w drugi wiraż. W zasadzie wyprzedzając dwóch zawodników, takie rzeczy zdarzają się dosyć rzadko, żeby na jednym wirażu wyprzedzać dwóch zawodników. Tomek znalazł tą najbardziej optymalną ścieżkę, nie pozwolił się już wyprzedzić i powiększał cały czas dystans, czyli jest dobrze. Władysław Gollob, który jest obecny w naszym studiu, mówi w takich sytuacjach, że o te 10 km na godzinę Tomasz Gollob jest w stanie przyspieszyć motocykl. Pan Władysław używa określenia gnatami, czyli po prostu jazdą na tym motocyklu, ułożeniem ciała. To chyba dobrze, to świadczy o kurszcie tego zawodnika. Tak, Tomek chyba jest jedynym w Polsce zawodnikiem, który tak widowiskowo, spektakularnie potrafi jeździć i właśnie zgodziłbym się z tym, że potrafi wykorzystać w sposób jakiś wyjątkowy motocykl, wykorzystać warunki panujące na torze i jak do tej pory nikt się do tego jego wyniku jakby nie zbliżał. Proszę Państwa, bieg 19, bez takich emocji dla zawodników jak te dwa poprzednie. Ale tu startują ci, którzy są już o krok od półfinału. Pierwszy i drugi zawodnik z biegu 19 i 20, proszę Państwa, będą już w czołowej ósemce. Trzeci i czwarty trafią do biegów 21 i 22, gdzie są już Protasiewicz i Gollob i tam będą jeszcze walczyć o przepustkę do półfinału. Tony Rickardson, czerwony kask, Billy Hamill, niebieski, Todd Wiltshire, biały i Ryan Sullivan, żółty, a więc bardzo wyrównana stawka. Jak wypadnie Rickardson na tle Hamilla? No proszę, jaki szybki jest Billy Hamill. Zamknięty Tony Rickardson, po zewnętrznej atakuje Ryan Sullivan. No czyżby mistrz świata musiał walczyć w biegu pocieszenia. Rickardson dopiero trzeci, proszę Państwa, a na czele Hamill i Sullivan, ależ teraz musi pracować Rickardson, teraz on przeżywa nerwowe chwile, bo musi atakować rywali, to już dawno nie miało miejsca w przypadku tego zawodnika, on po atomowych startach, a proszę Sullivan, cóż za cudowny atak Australijczyka, jest pierwszy, wywozi mnie jego Hamilla, no ale stworzyło to również doskonałą okazję Rickardsonowi, który to świetnie wykorzystał, no niewątpliwie to najlepszy wyścig na razie z tych, które oglądaliśmy na bydgoskim torze. A finał jakby bardzo szczęśliwy dla mistrza świata. Ta akcja Sullivana, to wywiezienie Billy'ego Hamilla otworzyło drogę do drugiego miejsca, co najmniej drugiego miejsca to niemu Rickardsonowi, bo Szwed oczywiście nie zrezygnował, on jeszcze atakuje, on chce być pierwszy, on chce wygrać tu z kompletem zwycięstw, ale chyba nie będzie mu to dane. Ryan Sullivan pokazuje, że także dzisiaj może liczyć się w walce o zwycięstwo i bardzo dobrze, bo to wróży wielkie, wielkie emocje do samego końca dzisiejszego turnieju. Billy Hamill po tym ataku Sullivana spadł aż na trzecią pozycję i będzie jeszcze walczył o pozostanie w turnieju. Podobnie zresztą jak Todd Wiltshire, ale to dopiero za kilka minut. A Ryan Sullivan i Tony Rickardson są już w półfinałach, przez chwilę zapachniało niespodzianką. No masz rację, w tym wyścigu faktycznie chyba najlepszy wyścig jak do tej pory oglądaliśmy. Nieźle namieszał na drugim okrążeniu Ryan Sullivan, który no śmiałym dosyć atakiem jakby utorował drogę Rickardsonowi, który momentalnie to wykorzystał, wysunął się na drugą pozycję. Potwierdza się po prostu to, co mówiliśmy wcześniej, że zarówno Sullivan, jak i Rickardson to są naprawdę mocni w tym roku zawodnicy, którzy pretendują do najwyższych laurów. Wydaje mi się, że będzie sobie wpluł nieźle w brodę Billy Hamill, który no w zasadzie popełnił błąd, wpuszczając pod łokieć Sullivana. Nie utrzymał prowadzenia. Spadając z pierwszej na trzecią,
dosyć ciężki przypadek. Będzie miał wiele do myślenia i na pewno ma sobie wiele do zarzucenia. Pojedzie w biegu z Piotrem Protasiewiczem, natomiast do biegu Tomasza Goloba trafił obok Michaela Carsona. To jeszcze z wcześniejszych rozegranych wyścigów Todd Wiltshire, a więc chyba dobrze dla Tomasza Goloba, bo groźniejszym rywalem byłby Hemil. No z pewnością, Hemil dzisiaj chyba w dwóch wyścigach już przyjechał przed Wiltshirem, więc na pewno będzie to teoretycznie łatwiejszy przeciwnik, ale to jest sport i w tym przypadku trudno wskazać faworyta. Natomiast Tomek, wydaje mi się, że już jest dopasowany. Ten motocykl, jego chodzi, jest bardzo szybki i będzie w stanie to wykorzystać. Bieg 20 o podobnym ciężarze gatunkowym jak ten 19. Mark Loram w czerwonym kasku, Lee Adams w niebieskim, Rune Holta w białym i Jason Crump w żółtym. I tu także pierwszy i drugi zawodnik będą już w półfinałach, a więc to jest to takie minimum dla zawodników światowej czołówki, być co najmniej w półfinałach, już nie mówiąc o awansie do wielkiego finału. Być poza strefą półfinałów, no to dla tych, którzy marzą o medalach, nieudany turniej po prostu, a więc teraz dość ważny bieg dla Lorama, Crumpa, także dla Adamsa, bo myślę, że ci zawodnicy mogą liczyć się w walce o medale. Kto wie, nie odbieramy oczywiście szans także Rune Holcie, a może nawet byłoby dobrze, gdyby to Norweg troszkę zamieszał w tej czołówce. Loram czerwony, kask, Adams niebieski, Holta biały, Crump żółty. Ależ wystrzelił spod taśmy Jason Crump, tyle że najdalej ma do pierwszego wirażu. Czy przedrze się tam po zewnętrznej? No, jak on to zrobił, pozostanie jego tajemnicą, ale jest niesamowicie szybki. Pierwszy Crump na drugiej pozycji w tej chwili Loram, ale już to się zmienia, proszę Państwa, bo włączył się do akcji Holta i także Adams. Ależ tasują się zawodnicy. Tu jest całe piękno Speedwaya. Na tym właśnie polega, że jeżeli to najbardziej lubią kibice. Sytuacja zmienia się niemal z wirażu na wiraż, poza plecami Crumpa, bo on jest pierwszy, teraz drugi Loram powrócił na tę drugą pozycję. Trzeci jest Adam, czwarty Holta, ale nie sądzę, żeby Norweg łatwo się podał. Dysponuje znakomicie przygotowanym sprzętem i z pewnością będzie jeszcze atakował przynajmniej trzecią pozycję Adamsa. Crump pokazuje, że już także chyba doregulował swój motocykl do warunków panujących na bydgoskim torze. Bezpieczny już chyba także na drugiej pozycji Mark Loram, to ostatni wiraż, a więc Crump i Loram w półfinale po raz czwarty z rzędu. Mark Loram awansuje do strefy półfinałowej w bydgoskim turnieju, po raz piąty, przepraszam, bo przecież to piąte Grand Prix na bydgoskim torze. Lee Adams i Rune Holta do poprawki w biegach z udziałem Polaków. Już za kilka minut, proszę, jak cieszy się Crump, jak on się mobilizuje tym charakterystycznym gestem, takim potrząsaniem pięścią, jakby chciał pogrozić rywalom, ale chyba tego akurat nie ma na myśli. W każdym razie Jason Crump jest wyśmienity z dyspozycji, proszę Państwa, gdyby nie ten upadek na prowadzeniu w wielkim finale tuż po wyprzedzeniu Ricardsona w Hamar, byłby pierwszym w historii zawodnikiem, który wygrał 3 z rzędu turnieje Grand Prix. To się nie udało, ale dziś Crump na pewno także bardzo będzie się liczył. Śmiem twierdzić, że chyba ten wyścig był lepszy od poprzedniego. Tutaj poza Crumpem, który już na wyjściu z pierwszego wirażu wysforował się na prowadzenie, to tam kolejność zawodników zmieniała się jak przy przysłowiowym kalejdoskopie, czyli raz Adams, raz Loram. Loram w tym momencie jeszcze był drugi, był moment, w którym już był czwarty, potem znowu wysunął się na trzecią, potem na drugą. Bardzo emocjonujący wyścig. Proszę Państwa, z powierzchownych kalkulacji wynika, że Loram i Holta trafiają do biegu Piotra Protasiewicza, a więc Hemil, Holta, Protasiewicz, Loram, a wyścig 22 z udziałem Tomasza Goloba zaraz potem i jego rywale to Adams, Wiltshire i Michael Carlson. To jeszcze raz ten gest Crumpa, jakże charakterystyczny już dla niego. Podnosi kciuk Tony Richardson, Crump właśnie w ten sposób pięścią pomaga sobie w koncentracji. A więc chwila oddechu, przenieśmy się do parku maszyn. Razem ze mną Sebastian Ułamek, walczyłeś wspaniale w eliminacjach, ale skończyłeś swój udział w Grand Prix po 4 wyścigach. Liczyłeś na pewno na więcej. Tak, no chciałem lepiej, chciałem to jeszcze bardziej się pokazać i lepiej pokazać tutaj w Polsce, naszej publiczności.
przy naszej publiczności. No, nie było źle, wydaje mi się. No, będzie lepiej na pewno z meczu na mecz, z Grand Prix na Grand Prix. Będę na pewno starał się zachwycać lepszym wynikiem. Co nie zagrało? Sprzęt, tor, a może rywale byli po prostu za silni? Nie, przeskoczyłem do dalszej fazy. Później trafiłem na tej jednej fazie, no troszeczkę no, zgubiłem ten. Przyjechałem czwarty w biegu ostatniej szansy. Równanie toru, woda, czwarte pole. No i tak się skończyło, że niestety nie zdobyłem tam premiowanej pozycji, no i skończyłem udział w Grand Prix, ale jestem zadowolony, wydaje mi się, jadę dalej, w następnym Grand Prix będzie lepiej. Kto według Ciebie wygra w Bydgoszczy? No, w dobrej dyspozycji jest mój partner z teamu, Tony Rickardson, ale także Tomasz Gollob dzisiaj u siebie powalczy, wydaje mi się, i na pewno będzie chciał się pokazać z dobrej strony i wygrać też tutaj w Bydgoszczy. Właśnie jesteś partnerem Mistrza Świata. Jak układa się współpraca z teamem Tony'ego Rickardsona? No, jestem bardzo zadowolony z tej współpracy, ponieważ mam dużą pomoc i wydaje mi się, że to będzie procentować i w późniejszej fazie. Dużo mam nowości w tym momencie i w późniejszej fazie sezonu myślę, że będzie to widoczne na pewno, że będę coraz lepsze wyniki osiągał na torach żużlowych. Dziękuję za rozmowę. Sebastian Łomek będzie miał okazję sprawdzić swoje siły w kolejnym Grand Prix. Panowie, nagrody w Grand Prix nie są tak duże, bo za pierwsze miejsce jest to zaledwie 10 tysięcy dolarów. Dlaczego więc warto jeździć, skoro koszty czasami przewyższają to, co można zarobić, Rafał? Bardzo często koszty przewyższają to, co się zdobywa. Na pewno wśród tych 10 najlepszych zawodników jest to w miarę jeszcze jakoś opłacalne. Wiadomo, są sponsorzy, bez których bardzo trudno jest osiągać jakieś znaczące wyniki. Reszta to już jest taka no, szarzyzna, która stara się jakby, w cudzysłowie oczywiście, stara się jakby wypaść jak najlepiej i cały czas dążyć do jak najlepszego wyniku, ale to jest bardzo trudne. Przebić się do tego w tym systemie jeszcze na dodatek. W tym systemie przebić się do tej czołówki jest niezwykle trudno i cały czas się z tym borykamy i wielu innych zawodników również ma z tym problemy. Miejmy nadzieję, że uda się przebić do półfinału Piotrowi Protasiewiczowi bieg z udziałem tego zawodnika. Proszę Państwa, są już w półfinałach Ryan Sullivan, Tony Rickardson, Jason Crump i Mark Loram. Teraz w dwóch kolejnych biegach poznamy następną czwórkę zawodników, którzy tam trafią. Jest wśród tych pretendentów dwóch Polaków. Pierwszego z nich, Piotra Protasiewicza, zobaczymy już za chwilę w wyścigu 21. Za rywali Polak będzie miał Billy'ego Hemila w czerwonym kasku, Rune Holte w niebieskim i Marka Lorama w żółtym, a on sam oczywiście wystartuje z trzeciego pola startowego w białym kasku. No i wierzę w Piotra Protasiewicza. To chciałem powiedzieć przed tym wyścigiem. Piotr chyba już rozluźnił się na tyle, że jest w stanie pokazać, na co go stać. A tu na bydgoskim torze jest przecież w stanie wygrać z każdym. Tym razem spóźnił jednak start. Szkoda, ależ walka niesamowita pomiędzy Hemilem i Holtą. Czy skorzysta z niej Protasiewicz? Było tego blisko. Jest trzeci w tej chwili Protasiewicz. Holta i z Hemilem znów rywalizują Łukiesz w Łukiesz na kolejnym wirażu o pierwsze miejsce. I proszę, Rune Holta, chyba on, ale Hemil kontratakuje, teraz wpadł w tę kolejnę, o której wcześniej mówił Mirosław Kowalik i podniosł oczywiście jego przednie koło, omal tam nie doszło do kolizji, ale już sytuacja się uspokoiła, a Protasiewicz musi odpierać ataki rywala Andreasa Jonssona. No i nie udało się. Protasiewicz spada na czwartą pozycję. Jonsson jest trzeci. Holta broni pierwszego miejsca. Hemil teraz zagrożony przez Andreasa Jonssona, ależ niesamowicie jedzie młody Szwed. Hemil, czy obroni się? To już ostatni wiraż. Kto? Hemil czy Jonsson? Jednak Willi Hemil. No, uderzył w bandę. Andreas Jonsson bez pardonu bronił drugiej pozycji Amerykanin. Ciekawe, jak zinterpretuje tę sytuację arbiter. Piotr Protasiewicz, proszę Państwa, niestety odpada.
A więc Rune Holta, proszę Państwa, w półfinale, przypomnę, przed rokiem był piąty, wygrał finał pocieszenia. Jeszcze raz młody Norweg pokazuje, że bydgoski tor bardzo, bardzo mu odpowiada. Andreas Jonsson zdobywa 8 punktów, 7 Piotr Protasiewicz. To najlepszy występ Piotra Protasiewicza w bydgoskich Grand Prix jak do tej pory. Po raz pierwszy udało mu się awansować do głównej fazy turnieju. Spóźnił start Mirku, no i potem już właściwie niewiele można było zrobić. Nie no, zdecydowanie tutaj samo wyjście spod taśmy jakby przespane przez Piotra. Próbował jeszcze manewrem tutaj jakoś zaradzić sytuacji, natomiast no, nie bardzo się dało. Rune Holta w tym wyścigu naprawdę był bardzo szybki i momentalnie poradził sobie z Hemilem, natomiast warte kilku słów komentarza jest właśnie postawa Andreasa Janssona w tym wyścigu i chyba gdyby nie to, że Hemil troszeczkę jakby nie fair zachował się i w zasadzie wkomponował w płot Janssona na wyjściu z ostatniego wirażu. Teraz mamy to na monitorze, to podejrzewam, że Jonsson w stanie byłby tutaj się wysunąć na drugą pozycję i tylko to, że Hemil po prostu zablokował w dosyć bezpardonowy sposób, teraz widzimy. Nie zostawił w ogóle miejsca przy bandzie i to pozwoliło mu na to, żeby dojechać na drugiej pozycji, premiowany oczywiście awansem. Ale co twoim zdaniem powinien zrobić arbiter w tej sytuacji? Nie doszło do upadku, nie doszło do kolizji, sytuacja była dosyć niebezpieczna i najczęściej sytuacją, która się dzieje, to jest jakieś upomnienie dla zawodnika po prostu. Nie będziemy się nad tym zbyt długo rozwodzić, bo to, proszę Państwa, wyścig 22, bieg ostatniej szansy dla Tomasza Gollob'a. Nie powiodło się Piotrowi Protasiewiczowi, wierzmy, że powiedzie się temu oto zawodnikowi, którego w tej chwili oglądamy, Tomasz Gollob. Chyba na tym drugim motocyklu, który tak dobrze niósł go do zwycięstwa w poprzednim wyścigu. A rywalami Tomka Gollob'a są Lee Adams, Todd Wiltshire i Mikael Karlsson na pierwszym polu startowym w czerwonym kasku. Lee Adams, obok niego w niebieskim kasku Todd Wiltshire, po zewnętrznej najbardziej widoczny przed momentem Mikael Karlsson. Tomasz Gollob w białym kasku z trzeciego pola startowego. Radził sobie z tego pola Tomasz wcześniej, ale to pole nie jest chyba dzisiaj najlepsze. No musi wyjść dobrze ze startu, aby potem zawalczyć w pierwszym wirażu. Jak ruszy Gollob? Nieźle. Tylko teraz co zrobi z tej pozycji? Bardzo szeroko podjechał tam pod bandę, zablokował Karlssona, ale to nie był chyba najlepszy manewr. Teraz ścina do krawężnika, jest trzeci. Odzyskuje trzecią pozycję Tomasz Gollob, ale to mało. On musi być co najmniej drugi, proszę Państwa. Tylko czy da radę? Jest chyba szybki Tomasz Gollob, jest na to nadzieja. Teraz atakuje Todda Wiltshire'a. Wiltshire broni się, Gollob, ale tam jeszcze wmieszał się Karlsson. Jest Gollob chyba, Wiltshire jednak przechodzi, ale teraz Tomasz Gollob kontratakuje, wywozi to na Wiltshire'a. Jest już drugi, to wszystko, proszę Państwa, za plecami i Adamsa, ale znów przed Gollob'a skoczył Mikael Karlsson. Ależ niesamowite emocje, co teraz zrobi Tomasz Gollob? Będzie ciężko, za bardzo tam szeroko pojechał w poprzedniej akcji z Wiltshire'em i teraz ścina do krawężnika, próbując wyprzedzić Mikaela Karlssona. Czy da radę? Teraz wejście, teraz chyba się uda, teraz musi się udać. Wywraca się Karlsson, ale to już ostatni miraż, ostatnie okrążenie, a więc nie będzie powtórki. Gollob drugi, wszyscy patrzą na to, co zrobi sędzia. Nie dotknął Tomasz Gollob Karlssona. Jest drugi, jest w półfinale Tomasz Gollob, proszę Państwa. Ależ to były niesamowite emocje. Teraz włączone światła, że bieg przerwany, ale to chyba niemożliwe. Przecież to było ostatnie okrążenie i sędzia musi zaliczyć już wyniki tego wyścigu. Nie zgadzamy się absolutnie na inną decyzję sędziego. Bieg powinien się zakończyć, no ale jeszcze poczekajmy, proszę Państwa. Miejmy nadzieję, że tutaj nie dojdzie do żadnej zmiany decyzji. Arbiter jest obok nas w kabinie. Teraz chwycił za telefon, dzwoni chyba do parku maszyn. Jaką podejmie decyzję? Ma monitor, może obejrzeć powtórki, może by było dobrze, gdyby realizatorzy szybko je pokazali. Mikael Karlsson wykluczony z wyścigu, chyba taka jest pierwsza decyzja. Chyba defekt motocykla. To był chyba defekt motocykla, jak mówi Mirek Kowalik, popatrzmy, tak, zobaczmy, daleko był Tomasz Gollob od niego. Już rzucona osłona łańcucha i w tym momencie zupełnie zablokowane tylne koło. Ale fatalnie wyglądał ten wypadek. Dopiero teraz na powtórkach widać, jak bardzo mógł cierpieć młody Szwed.
Jeszcze raz ta akcja, tu chyba będzie widać. Był blisko Tomasz Gollob, ale bardzo tak, na szczęście wyraźnie. Nie doszło do żadnego kontaktu między zawodnikami, a mało tego, Mikkel Karlsson nawet nie dotknął bandy, także uważam, że tutaj nie ma dyskusji. A więc przypomnijmy, proszę Państwa, że jest Tomasz Gollob w półfinale. No wszystko jeszcze tutaj może się odmienić dla nas na lepsze. Nie zazdroszczę Tomkowi, ale on sprostał temu wyzwaniu, wytrwał, proszę Państwa, i zakwalifikował się do półfinału. A teraz pora na studia. Widać było, że to była czysta sytuacja. Tomasz Gollob nie zawinił. Ty, Rafał, zwróciłeś uwagę, że tamta banda jest właściwie cała zasypana, jej nie widać. Nie widać, więc zawodnik jadący może nie mieć takiego, może mieć wrażenie, że tor się jeszcze nie kończy. No właśnie, akurat w tym miejscu, gdzie upadł Karlsson, ten płot jest dosyć mocno obsypany żużlem i być może zawodnik mógł tego nie widzieć, ale w powtórce można było się dopatrzeć, że jednak tam był chyba defekt jednak motocykla, defekt łańcucha, bo Karlsson momentalnie się przewrócił. W przypadku, gdyby uderzył o bandę, nie było z tej perspektywy dobrze widać, ale w przypadku, gdyby uderzył o bandę, myślę, że konsekwencje byłyby inne i ten upadek dalej wyglądałby trochę inaczej. Także, ale myślę, że warto by zwrócić uwagę na to, jednak ta banda może być niewidoczna. O, widzimy w tym, ojo. I motocykl po prostu stanął momentalnie i w przypadku, gdyby uderzył w tą obsypaną część bandy na dole, ten upadek by wyglądał na pewno dużo inaczej. Dobrze, że nic poważnego się Szwedowi nie stało. I mamy Tomka Golloba po finale. Odetchnął pan z dużą ulgą, panie Władysławie? No tak, ja dzisiaj się często z Rafałem nie zgadzam. To chyba nie był defekt motocykla, tylko po prostu zabrakło mocy, żeby ten motocykl wyprowadzić z tego dość głębokiego, odsypanego toru. I to spowodowało wciągnięcie Karlssona w tą miękką bandę, która ma zabezpieczać przed kontuzjami, no właśnie, bo ale w tej sytuacji spowodowała w mojej ocenie upadek Karlssona właśnie poprzez kontakt motocykla z tą miękką bandą, która zatrzymuje hak motocykla no właśnie w tej Może warto powiedzieć naszym widzom, że to są takie specjalne bandy pneumatyczne używane podczas Grand Prix. No, można się tylko cieszyć, bo ten upadek mógłby się skończyć gorzej dla zawodnika, gdyby uderzył on zwykłą bandę. No rzeczywiście w tym miejscu Perjonsson stracił właściwie wszystko to, co może sportowiec stracić. Zdrowie i jest kaleką do dzisiaj właśnie poprzez kontakt z twardą bandą. Zdarzało się również, że zawodnicy oprotestowywali tą miękką bandę i na pewnych fragmentach toru, szczególnie wtedy, kiedy tory są wąskie, organizator zdejmował. No, w łuku ta banda ma sens i ta sytuacja jest no dość typowa. Nie pierwszy Karlsson w tym miejscu na torze miał upadek. Rafał? Tak, tu się akurat zgadzam. Te bandy są znacznie bezpieczniejsze od tych, które były wcześniej, czy może są jeszcze, bo te bandy nie są demontowane. I na pewno wielu zawodników uniknęło kontuzji. Dzięki właśnie tym bandom, bo amortyzują bardzo mocno, bardzo duże uderzenia i na pewno wielu zawodników może podziękować, że są zdrowi i nie nabawili się żadnej kontuzji. Ty wiesz, co to znaczy boleśnie upaść na torze, co to znaczy mieć wypadek na torze, ale jednak dalej jeździsz. No, być może gdybym miał kontakt z taką właśnie bandą, nic by się groźnego nie stało, było inaczej. No, mam nadzieję, że teraz już te bandy będą preferowane, czy po prostu być może kiedyś będzie taki wymóg, aby takie bandy były na wszystkich zawodach, nie tylko na Grand Prix, bo na pewno spełniają swoje zadanie. Przenosimy się do parku maszyn, mamy bowiem kolejnego rozmówcę. Razem ze mną ponownie Piotr Protasiewicz. Jak oceniasz swój występ w tym ostatnim wyścigu? Wspomniałem, że na samym początku duży błąd, spóźniłem się na starcie. No i później no, ta ścieżka pod płotem była zajęta i tak próbowałem troszkę po wewnętrznej próbować coś zawalczyć, jednak nie udało się w tej stawce przy takich błędach na linii startu. Trudno jest później odrobić dystans i no, skończyłem zawody.
Tak jak wspominałeś wcześniej w naszej pierwszej rozmowie, to jest twój najlepszy start w Bydgoszczy. Wcześniej odpadałeś w eliminacjach. Dokładnie, jednak jak mówię, apetyt rośnie w miarę jedzenia i no, gdybym był drugim w ósemce i walczył tam o jakieś finały, no niestety skończyło się, jednak wtedy nie było, mi się wydaje, i ta zła pasa została przełamana. O finał będą walczyć rywale. Jak obserwuje się takie decydujące biegi z pozycji widza, gdy jest się zawodnikiem? No już aż tak bardzo się denerwuję, wolałbym jeździć i sam walczę te miejsca, jednak oczywiście będę kibicował Tomkowi, gdyż jako jedyny Polak dostał teraz i oby zawsze tak najwyżej. Dziękuję za rozmowę. Jest Tomasz Gollob na Państwa ekranie. Jeszcze patrzeni mechanicy w jego sprzęt, czy nie będzie znaku od szefa jednoosobowego teamu Gollob, że trzeba zmienić motocykl. Na szczęście nie. Przyznam szczerze, że zawsze jakoś tak dziwnie odbieram te wymiany motocykla tuż przed startem. Chyba w większości przypadków nie za dobrze na tym Tomasz wychodził, więc może dobrze, że tym razem zrezygnował. Ta maszyna, na której jechał, jest dosyć szybka. On jak potrafi jechać na bydgoskim torze, pokazał nam w tym wyścigu, który dostarczył nam niesamowitych emocji. Skończył się tak szczęśliwie. Oby to był dobry prognostyk i oby tak było już do końca. Tym razem z czwartego pola startowego Tomasz Gollob. Myślę, że jest ono mimo wszystko dla niego lepsze niż trzecie, bo jeśli ładnie wyjdzie spod taśmy, to jest w stanie nakryć wszystkich rywali, jak mówią żużlowcy, i pomknąć do mety, wierzmy, po zwycięstwo. Rune Holta w czerwonym kasku, Mark Loram, w niebieskim Ryan Sullivan, w białym i Tomasz Gollob w żółtym kasku w tym pierwszym półfinałowym wyścigu. Przypomnę, że tylko raz udało się Tomaszowi Gollobowi awansować do finału i wygrać na bydgoskim torze ten finał. To było w pierwszej Grand Prix w Bydgoszczy w 1998 roku. Potem w półfinały no, były tymi biegami, przez które Polak nie był w stanie przebrnąć z różnych zresztą względów. Ale dziś przecież pal licho wszelkie statystyki. Dziś musi być inaczej, proszę Państwa. Holta, Loram, Sullivan i Gollob. Dobry start Tomasza Gollobowa. Jest szansa na dobrą pozycję na wyjściu. Musi tylko tam zmieścić się pod bandą, jak to zrobił Kramp. Ależ on pojechał niesamowicie. Jest pierwszy. Szaleństwo, proszę Państwa. Szybki Tomasz Gollob na drugiej pozycji. Loram. Walka za plecami Polaka o kolejne miejsca. Holta w czerwonym kasku na trzeciej pozycji. Czwarty Sullivan, ale to nas nie interesuje, bo my wszyscy patrzymy tylko na Tomasza Gollobowa. A ten jest pierwszy. Ależ on to fantastycznie zrobił, proszę Państwa. I zyskuje przewagę. Spojrzał z niepokojem na swój motocykl Mark Loram. Teraz Sullivan wyprzedza Lorama. A więc czyżby nie? Loram znakomicie kontratakuje. Wraca na tę swoją drugą pozycję, którą wywalczył po starcie. Ostatni Holta. A my patrzymy na Tomasza Gollobowa. Jeszcze raz to powtarzam. Jeszcze jesteśmy na pewno wszyscy pod wrażeniem tej kapitalnej, fenomenalnej akcji Tomasza Gollobowa na pierwszym wirażu. Już płoną race na trybunach, a Tomasz Gollob jest pierwszy na mecie z podniesioną ręką. To jego gest. Taka właśnie uniesiona w górę dłoń. Tomasz Gollob jest w finale, proszę Państwa. I wierzmy, że to jeszcze nie koniec. Drugi Mark Loram. On także się cieszy. A więc dobrze dla Polonii Bydgoszcz, dobrze dla nas. I teraz z przyjemnością patrzymy na tę rundę honorową naszego zawodnika. Na stojąco. Tak kłania się Tomasz Gollob, proszę Państwa. Atmosfera znana z piłkarskich stadionów, ale tak się cieszy Polska, tak się cieszy bydgoska publiczność, proszę Państwa. Teraz odpoczynek, zasłużony odpoczynek w parku maszyn, a my na spokojnie popatrzmy na tę fantastyczną akcję, gdzie ocierając się niemal o bandę przejechał Tomasz Gollob. Tak, bardzo dobry start z jego strony i wydaje mi się, że to, że mógł przedostać się na pierwszą pozycję, to jest zasługą tego, że jeżdżą tutaj sami profesjonaliści, zawodowcy i tutaj wszyscy zawodnicy szanują się, zostawili Tomkowi na tyle miejsca tam przy bandzie, że mógł się bezproblemowo przecisnąć.
On już po starcie miał taki zamach, widać było, prawda? Spojrzał tylko, gdzie są rywale i tę akcję przyszykował. Proszę. Proszę zobaczyć, tutaj właśnie na tej luźnej, wysypanej na części toru Tomek dostał no, takiego wyraźnego kopa, że no, minął wszystkich zawodników już z wyjścia z łuku. W zasadzie był na pierwszej pozycji. To był ten krótki rzut oka. Tu wydawałoby się, że Sullivan będzie w korzystniejszej sytuacji, natomiast Tomek tam przy tej bandzie no, desperackim atakiem, tam już naprawdę trzeba mieć być naprawdę odważnym, żeby zdecydować się na to, żeby tam wjechać. On to zrobił. No coś fantastycznego. No i po swojemu, prowadząc motocykl jedną ręką na wyjściu z ostatniego łuku. Tak, tu więcej nie było co pokazywać w tych podpowtórkach, tylko ten start, który załatwił wszystko. Chociaż później troszeczkę walki jeszcze między Loramem a Sullivanem było, ale no skończyło się dobrze dla, tak jak powiedziałeś, dla kibiców bydgoskiej Polonii, bo Loram zajął drugą pozycję. Kończą rywalizację Ryan Sullivan i Rune Holta. Nie ma już w nowym regulaminie finału pocieszenia. Już dostają Sullivan 13, Holta 11 punktów do Grand Prix. A my przygotujmy się na wielkie emocje również w drugim półfinale, bo stawka zawodników, proszę Państwa, szalenie wyrównana. Tony Richardson, Billy Hamill, Lee Adams i Jason Crump. I wcale tutaj nie jesteśmy pewni, że mistrz świata będzie miał tak bardzo z górki, mimo iż startuje ze swojego ulubionego pierwszego pola startowego. A tak naprawdę to mimo sympatii dla Tony'ego Richardsona zapewne większość kibiców na stadionie chciałaby, żeby przyjechał trzeci albo czwarty, bo to oczywiście spowodowałoby, że odrobiłby troszkę strat do niego Tomasz Gollob. Teraz Gollob czeka, Gollob patrzy na to, co wydarzy się w tym finale, a denerwuje się właśnie Tony Richardson. Ależ nerwowo jest na starcie, tak długo trwają te manewry, nikt nie chce podjechać pierwszy. Jeszcze ociąga się Jason Crump. Przypomnę, że Australijczyk to zwycięzca bydgoskiej Grand Prix z ubiegłego sezonu. Tam pokonał w wielkim finale właśnie Tony'ego Richardsona. No i popatrzmy, Hamill spod taśmy, czy zamknie Richardsona, jednak Szwed tak też, że dobrze. Tam śladem Gollob'a z poprzedniego biegu Crump, Richardson drugi, ale na czele Adams i oby tak zostało. Co zrobi Tony Richardson i co zrobi Jason Crump, który z wielkich rywali może ubyć Tomaszowi i Gollob'owi. Desperacko walczy Crump. Może jeszcze do walki włączy się Hamill. Bardzo ciasno tam za plecami Adamsa. Richardson atakuje, bo wie, że czyha na jego błąd Jason Crump. Teraz może Australijczyk. Richardson za Adamsem. Kapitalnie Lee Adams. Mistrz finału pocieszenia, ale nie ma przecież finału pocieszenia, więc Adams musi walczyć w półfinale, awans do wielkiego finału. Richardson teraz chyba wyjdzie na prowadzenie. Crump jest trzeci. Teraz Adams spada na drugą pozycję. Crump ma jeszcze szansę na tym przedostatnim okrążeniu. Już ostatnim w tym momencie. Ostatni wiraż. Crump postawi wszystko na jedną kartę, proszę Państwa. Ale chyba nie da rady. Chyba Adams, chociaż Crump, coś fantastycznego jednak. Fenomenalny atak. To jest kandydat na mistrzostwa świata. Tak mówią media. A Crump, proszę. Znów będziemy oglądali ten jego gest. Cóż to był za bieg w wykonaniu Crumpa. Dosłownie na ostatnich metrach wyprzedził Lee Adamsa. A przecież Adams jeszcze na dwa okrążenia przed końcem tego wyścigu był pierwszy. Jakież emocje w tym biegu, proszę Państwa. No i teraz widzimy, jak ciężkich rywali będzie na Tomasz Gollob w finale. Ale przecież on pojechał nie mniej efektownie od Jasona Crumpa. Adams popełnił tutaj dwa błędy i stracił dwie pozycje, czyli raz w jednym momencie pojechał po prostu za szeroko, wpuścił pod siebie Richardsona. Chwilę później już jechał za wąsko, po zewnętrznej minął go Jason Crump. Także pewnie teraz w parkingu jest bardzo rozgoryczony, będzie miał do siebie wielkie pretensje. W wielkim stylu w zasadzie wygrał start, jechał przez dwa okrążenia na pierwszej pozycji i niestety nie dojechał. Zobaczmy jeszcze raz na to, co działo się w tym wyścigu, bo warto. Dobry start Billy'ego Hamilla, ale dojazd do pierwszego łuku
Rickardson ma wprost fenomenalny. Tutaj ładny manewr przepuścił jeszcze, musiał przepuścić Lee Adamsa. No przyznam szczerze, że nie wierzyłem w to, że Rickardson wyprzedzi Adamsa. Chyba osłabł trochę. To było tylko konsekwencją po prostu błędu Adamsa, ponieważ na bydgoskim torze nie jeździ się w ten sposób, że przy wejściu w drugi łuk po prostu pojechał za szeroko, pozwolił napędzić się Rickardsonowi, który skrzętnie to wykorzystał, wjeżdżając w krawężnik i potem kolejny błąd przy wyjściu z ostatniego wirażu. Powinien właśnie pojechać przy bandzie, natomiast jechał środkiem toru tam, gdzie ta nawierzchnia została już wymieciona, gdzie jest najtwardziej, i stracił kolejną pozycję. Odbyło się już losowanie przed finałem. Mamy informację, że Tomasz Gollob będzie startował z trzeciego pola i to nie jest chyba na razie najlepsza wiadomość. Oglądamy Jasona Krampa, oddajemy głos do studia. Czy to, że Tomasz Gollob będzie startował z trzeciego toru, to ma jakieś duże znaczenie? Pana zdanie, panie Władysławie? No, w tej sytuacji lepiej by było, chyba lepszy by był wybór albo czwarty, albo pierwszy. Uważam, że trzeci tor to jest taki tor, po którym właśnie nikt nie jeździ, tylko startuje się z tego toru, bo tor jazdy albo bardziej pod bandą, albo nieco węziej. W każdym razie nie wydaje mi się, żeby ten trzeci tor był najszczęśliwszym wyborem, no ale tak się stało po prostu. Rafał? Ja uważam, że przed dwoma biegami Tomka Tomek brałby każde pole w finale. I niezależnie jakie to by nie było pole, bo naprawdę dzisiaj wrócił z dalekiej podróży, z dużymi perturbacjami, dotarł do finału, cieszymy się bardzo. I myślę, że mimo to poradzi sobie z tego trzeciego pola na tyle, na ile będzie potrafił. I myślę, że ten sprzęt, na którym startował w biegu ostatnim, z tym sprzętem może myśleć o być może o zwycięstwie, na pewno o podium dzisiaj. Był po prostu ten sprzęt w ostatnim biegu był już, można powiedzieć, najlepiej dograny i najszybszy. My przypomnijmy sobie bieg półfinałowy z udziałem Tomasza Gollob'a. No klasyczna pozycja Tomka po rozstrzygnięciu momentu startu, nabranie prędkości po dużym promieniu i wykorzystywanie tej prędkości na wyjściu z pierwszego łuku. Ta przewaga już była wystarczającą przewagą, żeby utrzymać ten handicap pozycji. Doskonała znajomość toru, szybki, mocny motocykl daje skutek taki, że konkurenci w zasadzie byli bez kontaktu. Ścigali się między sobą, natomiast dynamika jazdy Tomka była w tym wyścigu zachwycająca. Gollob, Loram, Kramp, Rickardsson, to będzie wielki finał tej Grand Prix. Gollob, Loram, Kramp, Rickardsson, kto wygra, panie Władysławie? No, bardzo bym chciał, żeby Tomasz wygrał. Ale już sama obecność w wielkim finale zdecydowanie poprawia pozycję Tomka łącznie po dwóch edycjach Grand Prix. Sądzę, że jeżeli nie wygra, to będzie w czołówce tego wyścigu. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby Rickardsson zajął ostatnie miejsce, bo ta różnica punktów by się wtedy zmniejszyła. No ale najważniejsze jest przede wszystkim, żeby Tomasz Gollob ten wyścig wygrał. No w takich kalkulacjach, co by było lepiej? No niewątpliwie, żeby w ogóle Rickardsson nie jechał. Ale w tej Grand Prix, tak? Tak. No. Jesteśmy zadowoleni. Myślę, my jako Polacy jesteśmy zadowoleni z tego wyniku i tutaj niczego specjalnie bym nie dodawał. A co powiecie panowie o postawie Piotra Protasiewicza, który bardzo wysoko zawędrował w Bydgoszczy, Rafał? Myślę, że Piotr odpowiedział już na ten temat wszystko. Jest zadowolony. Pierwszy występ w Bydgoszczy, gdzie jechał, no wydaje mi się, na luzie. Nie spięty i nie sparaliżowany tą presją wyniku. No i wynik jest taki, jaki jest. Myślę, że przyzwoity. To tylko mogę powtórzyć to, co powiedział Piotr, bo powiedział całą prawdę i wydaje mi się, że nic więcej tu dodać nie można. Być może 14 września podczas Grand Prix Europy na Stadionie Śląskim w Chorzowie
właśnie Piotr Protasiewicz będzie miał szansę dostać dziką kartę. Panie Władysławie, pan tak wyrokował, że może to być Piotr Protasiewicz. Jeśli chodzi o Protasiewicza, no sądzę, że tak. Z Polaków zajął najwyższe miejsce. Wobec tego, że startował z dziką kartą, nie widzę powodu, dla którego by tej karty dzikiej nie miał dostać tej możliwości powtórzenia wyniku w Chorzowie. Uważam, że predestynuje do tego wyróżnienia. Kto może być drugim zawodnikiem? Za wcześnie jeszcze o tym mówić? No, za wcześnie. Może nareszcie komisja żużlowa dojdzie do wniosku, że pozycja w rankingu Ligi Żużlowej jest na tyle wartościowa, żeby premiować to nominacjami do Grand Prix. I wtedy pojechałby Jacek Gollob. A wtedy zobaczymy, kto będzie kolejnym zawodnikiem w Lidze Żużlowej. Na razie wielki finał przed nami. Przygotujmy się, proszę Państwa, na wielkie emocje. Mark Loram, Tony Rickardson, Tomasz Gollob, Jason Kramp w czerwonym kasku. Mark Loram. Długo Anglik nie jechał w finale, bo w finale był w Sztokholmie, ale tam dotknął taśmę i został wykluczony oczywiście. W poprzednim sezonie, poza tym Sztokholmem, ani razu nie zakwalifikował się do finału. Po raz ostatni pojechał w wielkim finale, czyli ruszył spod taśmy w Coventry w 2000 roku. Tomasza Golloba oglądaliśmy ostatni raz w wielkim finale w ubiegłym sezonie w Pradze, ale tam również dotknął taśmy, jak pamiętamy, więc dwóch pechowców, Loram i Gollob, jeśli chodzi o to dotknięcie taśmy. No, a dwaj wielcy ubiegłego sezonu, Tony Rickardson i Jason Kramp. Jason Kramp, proszę Państwa, po Berlinie, gdzie nie był w finale, gdzie miał słabszy występ w ubiegłym sezonie, w pięciu kolejnych Grand Prix ubiegłego sezonu kwalifikował się do wielkich finałów. Proszę Państwa, dwa z tych turniejów wygrał. Był w finale także w Hamara, więc w sześciu kolejnych turniejach Kramp był w finale. Rickardson przerwę zrobił sobie tylko w Sztokholmie, jeśli chodzi o ubiegły sezon. Także dwa zwycięstwa i to trzecie w Hamar. No ciężko będzie Tomaszowi Gollobowi, ale myślę, że tak i my na stanowisku, jak i Państwo, że wierzymy, że Tomasz Gollob wygra i odniesie swoje szóste zwycięstwo, że siódme zwycięstwo w turniejach Grand Prix w swojej karierze. Rekordzistą pod tym względem jest Tony Rickardson, który ma na swoim koncie 10 wygranych, a w Bydgoszczy jeszcze nigdy nie wygrał. No i popatrzmy na biały kask szczególnie, na Tomasza Gollob'a. Świetny start Polaka, ale Rickardson, kapitalny dojazd do pierwszego wirażu. To teraz Tomasz Gollob czy Tony Rickardson, ależ tam pociągnęło Tomasza. Wychodzi na pierwszą pozycję. Jest Tomasz Gollob na czele. Drugi Tony Rickardson, potem Kramp i Loram. Ależ wściekły ataki Szweda. Tomasz Gollob przed Tonym Rickardsonem. Czy tak zostanie do końca? Tomasz Gollob odjeżdża teraz rywalom. No ile nic się nie przydarzy, nie powinno być źle. Tony Rickardson, Mark Loram i Jason Kramp, ale to za plecami Gollob'a. Ale wściekle atakuje Tony Rickardson. Niesamowicie szybka maszyna Szweda. Czy nie popełni błędu Tomasz Gollob? Wierzmy, że nie. Przecież on zna ten tor doskonale. Już kibice zapalili racę, a Tomasz Gollob jedzie swoją ulubioną ścieżką, szeroko, pod bandą, najszybciej jak może. Jeszcze jedno okrążenie. Jeszcze troszeczkę i będzie tutaj szalona, wielka, kapitalna radość, jak w 98 roku, jak w innych przypadkach. Już powoli, powoli zbliża się ten moment, proszę Państwa. Gollob, Gollob, tylko Gollob, nikt inny, tylko Tomasz Gollob. Dziś najlepszy na bydgoskim torze. Drugi Tony Rickardson na trzeciej pozycji, proszę Państwa, w tym wyścigu Mark Loram. Czwarty, podobnie jak Hamar, Jason Kramp. Wszyscy padają sobie w ramiona. My także gratulujemy sobie na stanowisku komentatorskim. Tomasz Gollob wygrał turniej Grand Prix Polski w Bydgoszczy. Ależ piękna radość polskiego żużlowca. Fantastyczna sprawa, proszę Państwa. To jest ten Tomasz Gollob. Ciężko było w dzisiejszym turnieju. Były różne momenty i także chwile zwątpienia, ale jednak do samego końca jeszcze raz nam udowodnił Tomasz Gollob, że trzeba w niego wierzyć do końca. Siódmy sezon startu Tomasza Gollob'a w cyklu Grand Prix. W 1996 roku była ta półprzerwa, tak to nazwę, bo wystąpił Tomek Gollob w trzech turniejach z dziką kartą. A dziś odniósł siódme zwycięstwo.
proszę Państwa. Siódme zwycięstwo. Niech ta siódemka będzie szczęśliwa dla Tomasza Golowa. 25 punktów do Tomiego Rickardsona. Tomasz Gollob oczywiście jeszcze będzie sporo tracił w klasyfikacji, ale 5 punktów odrobił. Mark Loram trzeci stracił dziś troszkę punktów do Rickardsona, znów Jason Crump, ale to jest dla nas mniej ważne. Przecież w tym roku jeszcze 8 turniejów przed nami, a na razie cieszmy się z tego zwycięstwa. Wykorzystał w pełni atut własnego toru Tomasz Gollob. A teraz oddajemy głos do studia. Panie Władysławie. Niech pan... No więc można powiedzieć tak, że wiara uskrzydla. Wierzyłem głęboko, że Tomasz wygra. A w każdym razie będzie w czołówce, jak przed chwilą powiedziałem. No cieszę się ogromnie i myślę, że cieszę się tak samo szczerze jak cały stadion. Cały stadion cieszy się, bo to... zwycięstwo Polaka, bo to zwycięstwo zawodnika Polonii, bo to zwycięstwo Tomasza Golloba i nadzieja, że Tomasz Gollob ma szansę odrobić straty do Tomiego Rickardsona i ma szansę przez te kolejne 8 eliminacji sprawić, że na koniec to on stanie na najwyższym stopniu podium. Niewątpliwe jest, że Rickardson jest bardzo dobrym zawodnikiem i bardzo szybkim, a zwycięstwo nad Rickardsonem, no to jest... To jest zwycięstwo na miarę Mistrzostwa Świata. Czyli tak jak wyrokowaliśmy, to było takie Grand Prix Gollob kontra Rickardson? No na pewno spodziewaliśmy się, że Tomek będzie chciał się zrewanżować za ten nieudany wyścig. Występ. No i faktycznie to mu się udało. Dzisiaj na pewno jest bardzo szczęśliwy, ale równie bardzo zmęczony, ponieważ dzisiaj jechał bodajże 7 wyścigów i dosyć trudnych wyścigów. Dwa razy były to wyścigi jakby ostatniej szansy i na pewno kosztowało go to dużo nerwów. Miał już okazję spotkać się wcześniej w wyścigu z Rickardsonem, wtedy zajął ostatnie miejsce. Wtedy zastanawialiśmy się głęboko, co się dzieje, gdzie leży ta przyczyna. Rzeczywiście, myślę, że Tomek w końcu na te dwa ostatnie biegi, co już powiedziałem wcześniej, dogadał się, porozumiał jakoś z tym sprzętem i no było widać, że te dwa ostatnie wyścigi był równorzędnym, jeżeli chodzi o szybkość motocykli do innych zawodników, a już w ostatnim wyścigu no, był szybszy, bo Rickardson jest równie bardzo dobrze przygotowanym zawodnikiem sprzętowo, bardzo szybkim, no i nie dał rady, także z biegu na bieg Tomek poprawiał coś i ciągle było lepiej, także to jest duży plus dla niego i myślę, że dobry prognostyk na kolejne zawody. Pewnie ten wyścig będziemy przypominać sobie jeszcze nie raz. Wielki finał tegorocznej Grand Prix w Bydgoszczy. Komentują Władysław Gollob i Rafał Dobrucki. No, jeżeli cokolwiek można powiedzieć o jeździe Tomka, to ja kiedyś pisząc felietony w przeglądzie sportowym napisałem, pozwoliłem sobie stwierdzić, że Tomasz ma odwagę centaurów, a odporność psychiczną kosmonauty i wydaje mi się, że wtedy niewiele się pomyliłem, a dzisiaj jak gdyby jest jego postawa na torze potwierdza tamte moje przypuszczenia. Rafał, ty coś dodasz do swojego wcześniejszego komentarza? No to co mówiłem, jeżeli jest dobrze Tomek przygotowany sprzętowo, to obojętnie z którego pola by nie startował, mógł to wygrać. No i tak się stało. Być może inne pole byłoby lepsze, ale okazało się, że trzecie też nie było najgorsze. Proszę Państwa, gdybyśmy spojrzeli na punktację Tomasza Golloba i Tomiego Rickardsona, to po dwóch eliminacjach Grand Prix Tony Rickardson ma 45 punktów, a Tomasz Gollob 32. Po raz pierwszy w tym sezonie Grand Prix składać się będzie z 10 eliminacji. 8 jeszcze przed nami. Duża szansa dla Tomasza Golloba w końcu na upragniony tytuł Mistrza Świata. A ja na razie oddaję głos naszym komentatorom. A to proszę, obrazek jaki chcielibyśmy oglądać po każdym turnieju Grand Prix. Tomasz Gollob przed swoją publicznością. No chyba nie może być nic piękniejszego dla zawodnika, jak wygrać właśnie w turnieju na swoim torze.
Dokładnie. Tomek już przed wyścigiem pokazał, że bardzo chce ten wyścig wygrać. Chciałbym zwrócić uwagę na to, jak bardzo skoncentrowany był, jakie wyjście było spod taśmy. Sam moment startowy był najlepszy. Potem wspaniały manewr, znowu ta jazda pod bandą, tam gdzie w zasadzie nikt nie jeździł. Dwa okrążenia, dosyć blisko w kontakcie, potem próbował poprawić swoją pozycję, odjechał szeroko. No jest dobrze. Myślę, że od dzisiaj szczęście będzie uśmiechać się do Tomka. Myślę, proszę Państwa, że może równie ważne jak to zwycięstwo jest to, że Tomasz Gollob znów nabrał przekonania do własnych możliwości. Ja rozmawiałem z nim długo po tym nieudanym turnieju w Hamar. Nie powiem, że był załamany, ale troszkę przybity tym, że mu nie poszło. Tak jakby lekko zaniepokojony. Czy to rzeczywiście złe ustawienie motocykli, złe dopasowanie do toru, czy też może po prostu rywale mają znacznie lepszy sprzęt. Ta niepewność na pewno gryzła go przez te dwa tygodnie, a dziś ona zeszła i to może się tylko pozytywnie odbić na jego kolejnych występach, w następnych turniejach. Za dwa tygodnie Cardiff, gdzie Tomasz Gollob był trzeci. Tamten tor sztucznie zbudowany na pewno będzie znów niespodzianką, ale powinien sprzyjać także Polakowi. Myślę, że też po tym sukcesie sporo kibiców pojedzie do Cardiff. I Mark Loram, także zawodnik bydgoskiej Polonii, a więc dwóch polonistów, można powiedzieć, bardzo dobrze wykorzystało atut własnego ligowego toru. Jason Crump poza podium, drugi raz z rzędu. Jest jakiś pech przez Jasona Crumpa, prawda? Bo dwa razy bardzo szybki, dwa razy blisko finału. Ja jeszcze chciałbym dokończyć swoją myśl. Również z Tomkiem rozmawiałem po Grand Prix w Hamar, gdzie wspólnie wracaliśmy z Ligi Szwedzkiej i pytałem Tomka, co się stało, jakie były przyczyny jego słabszej postawy w Norwegii. I zaskoczyło mnie to, że Tomek pierwszy raz powiedział: nie wiem, nie wiem, co się stało, nie wiem, co się działo ze sprzętem, po prostu wszystko szło nie po jego myśli. Ale dzisiaj zupełnie odwrotna sytuacja, wygrane Grand Prix, jest na dobrej drodze, żeby spełnić swoje marzenie. Miły obowiązek będzie miał pan premier Leszek Miller wręczać zwycięski medal Polakowi. To zawsze podwójna przyjemność. Na razie bijmy brawo Markowi Loramowi, mistrzowi świata z 2000 roku, największemu fighterowi żużlowych torów. Dziś może aż tak tego nie było widać, jeśli chodzi o Marka Lorama, no ale stoi wreszcie znów na podium Grand Prix. On czekał na to, jak mówiłem, bardzo długo. Po raz ostatni stał właśnie w tym miejscu w 2000 roku w Coventry, także na trzecim stopniu podium w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jeszcze nagrodę odbiera Mark Loram. W towarzystwie mistrzów świata Tomasz Gollob, mistrz świata z 2000 roku, mistrz świata z 2001. Miejmy nadzieję, że za chwilę na podium wejdzie mistrz świata z 2002. No, by to był także dobry prognostyk dla Tomasza Gollobowa. We wspaniałej dyspozycji jest Szwed. To prawdziwy profesjonalista, proszę Państwa. Wciąż pozostał szalenie sympatycznym zawodnikiem. Ja ciągle pamiętam go jeszcze z czasów, kiedy Szwed występował w Unitarnów, kiedy marzył o swoim pierwszym tytule mistrza świata zdobytym w Grand Prix, bo ten pierwszy miał w 1995 roku w jednodniowym finale, ostatnim w historii jednodniowym finale na torze Wojens. A teraz ten najmilszy moment dla nas, ale szalona radość Tomasza Gollobowa. Ja mógłbym na to patrzeć bez przerwy. Może tylko z tym momentem mogłaby konkurować jazda Tomasza Gollobowa w tych najlepszych dla niego biegach. No i ten moment, kiedy premier polskiego rządu wręcza trofeum najlepszemu polskiemu żużlowcowi. W ubiegłym roku na Grand Prix Bydgoszczy był prezydent Aleksander Kwaśniewski, no ale okazało się, że tutaj premier miał więcej szczęścia do wręczania nagrody. Tomasz Gollob, Tony Rickardson i Mark Loram, trzech najlepszych żużlowców dzisiejszego wieczoru. A za chwilę oczywiście hymn polski, na który czekaliśmy od występu Tomasza Gollobowa w Berlinie, od ubiegłego
sezonu od maja w Berlinie, a więc niemal dokładnie rok temu. Właśnie w Berlinie zagrano polski hymn. Pamiętam, że nie najlepiej on wtedy wypadł. Jakaś wersja taka była trudno rozpoznawalna. Teraz będzie wspaniała. Dyskotekowa. Posłuchać tej wspaniałej opakcji. Cieszy się także Tommy Rickardson, choć on może odczuwać pewien niedosyt. Po raz trzeci w piątym turnieju w Bydgoszczy jest na drugiej pozycji. Zawsze ktoś był od niego lepszy w 99 roku. Hans Nielsen, który kończył tamtego sezonu żużlową karierę w 2001 roku. Jason Kramp, a dzisiaj Tomasz Gollob. Szampan, no. Tony Rickardson, 9 zwycięstw Grand Prix, na drugiej pozycji w tabeli wszechczasów jest Tomasz Gollob, który ma 7 wygranych i wierzymy, że to jeszcze nie koniec. Sympatyczny gest od Tomka, to jego już taka tradycja, że nalewa szampana rywalom do czapek. Wspaniała nasza noc w Bydgoszczy, proszę Państwa, dzisiaj. Oczywiście jak zwykle efektowna ceremonia na zakończenie. Sztuczne ognie, zdjęcia. A teraz fontanna z szampana z ust zawodników. Proszę, wszyscy się napili. Zabawa na całego, proszę Państwa. Tony Rickardson pozostaje liderem klasyfikacji Grand Prix. 45 punktów na koncie Szweda. Poprawił swój dorobek punktowy Tomasz Gollob. Na drugiej pozycji w dalszym ciągu w tym momencie Jason Kramp. Ale my wierzymy, że od Grand Prix w Bydgoszczy zapomnimy, wymarzymy z pamięci ten turniej w Kamar, nieudany dla Tomasza Gollobowa, że teraz będzie on kwalifikował się regularnie do wielkich finałów i także wygrywał. Oto właśnie rezultaty dzisiejszego turnieju. Tomasz Gollob 25 punktów do klasyfikacji, Tony Rickardson 20. I kolejni zawodnicy, trzecie miejsce, Mark Loram 18, Jason Kramp 16. W sumie udany występ przede wszystkim Tomasza Gollobowa i także chyba Piotra Protasiewicza, bo z jego występu również możemy być zadowoleni. Lepiej niż Kramar ułamek. Przepraszam, że warto było dodać sobie, że w następnych turniejach Tomek Gollob będzie startował już z tych pól wewnętrznych, czyli będzie łatwiej, nie będzie się przebijał tak jak dzisiaj, czyli jakby metodą Tony'ego Rickardsona, który poniżej pewnego poziomu nie schodzi i zawsze startuje, uważam, z korzystniejszych pól startowych. Także miejmy nadzieję, że właśnie tak jak powiedziałeś, od dzisiaj ta zła pasa Tomka się skończy i będzie wszystko w porządku. Proszę Państwa, oto jeszcze rzut oka na klasyfikację. Tony Rickardson, Ryan Sullivan jednak drugi. Jeszcze przed Jasonem Krampem 33 punktów, później Jason Kramp. Tomasz Gollob tyle samo punktów, co Jason Kramp, ma tylko numer startowy niższy, dlatego jest na czwartej pozycji, ale jest już w tej ścisłej czołówce klasyfikacji Mistrzostw Świata na żużlu w tym sezonie. Za chwilę przeniesiemy się do studia, a mamy nadzieję, że Paweł Sikora jeszcze zdoła gdzieś tam dopaść Tomasza Gollobowa w przerwie między dekoracją a konferencją prasową i uzyskać dla nas wywiad z naszym bohaterem wieczoru. A na razie głos oddajemy do studia. No i tak się złożyło, że na stopniach podium stanęli mistrz świata z 2000, mistrz świata z 2001 i miejmy nadzieję mistrz świata z 2002 roku. Panowie, w jaką stronę idzie Grand Prix? Bo tak z 6 eliminacji zrobiło nam się 10. Czy może się zdarzyć, że w przyszłym roku będzie ich 12? Panie Władysławie, czy to jest już ta optymalna? Ja myślę, że ta ilość turniejów Grand Prix już jest
tak duża, żeby trzeba było chyba zrezygnować z rozgrywek, nie wiem, polskiej ligi, czy ograniczyć inne edycje rozgrywek. Ale ja bym chciał inaczej tutaj zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Kończąc sprawozdanie z Hamar, powiedziałem, że chorować będziemy tylko 2 tygodnie. I dzisiaj myślę, że sprawdziły się moje słowa. Pełni radośni i usatysfakcjonowani opuszczamy dzisiejszy stadion. Choroba się skończyła. Rafał, wracam do mojego pytania o ewoluowanie Grand Prix. Uważasz, że pójście w stronie większej ilości turniejów jest słuszne ze strony organizatorów? Znaczy, myślę, że ten system tegoroczny jest już optymalny i wystarczyłoby chyba jak na zawodników, którzy startują w 3 czy 4 ligach, startują też w Grand Prix i jeszcze w jakichś okolicznościowych turniejach, to jest już za dużo i nie wyobrażam sobie, że byłyby chociażby jakieś możliwe terminy do zapchania jeszcze kolejnymi cyklami, kolejnymi turniejami. Chcielibyśmy oglądać taki żużel co tydzień, ale no niestety jest wiele innych imprez, które też są ważne. Jest liga, tak jak powiedziałem, i w Polsce, w Niemczech, w Anglii czy w Szwecji. Ale panowie, to wy sobie wybieracie to, że chcecie startować i w Polsce, i w Anglii? Nie wybieramy sobie, tylko po prostu zdaję sobie sprawę, że zawodnicy, którzy startują w tak wielu ligach i startują w Grand Prix z takim skutkiem, na przykład jak Tomasz Gollob, czy Tony Rickardson, czy wielu innych zawodników, jest to bardzo wyczerpujące i myślę, że zostańmy przy tym, co jest, spróbujmy tego. Jest wiele nowych torów, dochodzi nam Australia, doszła Norwegia, także myślę, że niech to się przyjmie na tym poziomie, na którym jest, i będziemy myśleć dalej po zakończonym sezonie i wtedy wyciągniemy wnioski, czy to było słuszne, czy nie. 10 edycji Grand Prix, 5 torów naturalnych, 5 torów sztucznych. Teraz w Cardiff będziemy jeździć na torze sztucznym. No, chyba żużel nieco traci na tych kombinacjach budowania torów sztucznych. Ale problem chyba nie leży tylko w samym układaniu nawierzchni, co w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie warunki eksploatacji motocykli są nieco inne od tych warunków naturalnych. My wolimy tory naturalne. Tomek woli tory naturalne? Absolutnie tak. Co będzie w takim razie w Cardiff? Słucham? Co będzie w takim razie w Cardiff? Ja wiem, że pan nie lubi prognozować, ale jednak... Poproszę pana o małe spojrzenie w przyszłość. Po dzisiejszym wyniku Tomka jedziemy pełni nadziei, że tor w Cardiff będzie również przyjazny i szczęśliwy dla Tomka. Tomek w Anglii będzie startował już, to co powiedział Mirek niedawno, z pól wewnętrznych. A na torach sztucznie zbudowanych na pewno te tory wewnętrzne są dużo bardziej korzystne i myślę, że to będzie dla niego jakiś handicap. Na pewno go będzie starał się wykorzystać. Zobaczymy, w niedługim czasie się okaże. Powiedział pan, panie Władysławie, że kibice, którzy zapłacili tutaj sporo pieniędzy za bilety, nie żałowali tego, że przyszli na tor w Bydgoszczy. Myślę, że nie żałowali też z kilku względów innych. Między innymi takiego, że ta Grand Prix w Bydgoszczy coraz bardziej ewoluuje. Chyba staje się coraz bardziej atrakcyjniejsza. Może niedokładnie słyszałem, ale niewątpliwie bilety były drogie, ale też i satysfakcja, jaką widzowie dzisiaj mieli w czasie tego turnieju i dramaturgia, która towarzyszyła, no w pełni usprawiedliwa cenę tych biletów. Ale jeszcze warto powiedzieć, że pięknieje stadion. Ten stadion z roku na rok jest bardziej żużlowy, bardziej sportowy, bardziej przyjazny dla zawodników i dla kibiców. I to chyba również dzięki temu, że organizowane są na nim właśnie turnieje Grand Prix. Tak, na pewno turnieje Grand Prix są maszyną, która napędza koniunkturę w sporcie żużlowym. Może więc dobrze by było, gdyby więcej takich dużych zawodów odbywało się w Polsce. Być może, no jest już duży ukłon ze strony organizatorów, że są dwa turnieje w Polsce, nie bądźmy pazerni. Myślę, że to jest dla polskiego, dla w ogóle światowego speedwaya duża promocja, bo po prostu tak jak robią to Polacy, nie robi tego nikt inny. I to, że inne turnieje organizowane są w dużych, bardzo dużych miastach,
To chyba tylko dlatego, że wszyscy zazdroszczą nam tak wspaniałej publiczności, frekwencji na stadionach i tej atmosfery, która no, w Polsce i w Czechach, bo wiadomo, że wczoraj jest bardzo wielu Polaków, być może połowa z kibiców to Polacy. Atmosfera niepowtarzalna i być może do tego dążą inni. Raz jeszcze oddajmy głos komentatorom, ale nie będziemy wracać do biegów, które rozgrywane były teraz, a przypomnimy sobie finał z 98 roku. 18 września 1998 roku, finał Grand Prix Polski. To był ostatni turniej w sezonie. W czerwonym kasku Tomasz Gollob, w białym Hans Nielsen. I proszę, jak wówczas jeździł Tomasz Gollob. Jeszcze w tym finale jechali także Ryan Sullivan i Jimmy Nielsen, który dzisiaj jest szefem nowego żużlowego teamu. A Tomasz Gollob po wygranej walce w pierwszym wirażu, tak jak to było tutaj, w tym finale zwyciężył wszystkich rywali. I tą, można powiedzieć, pewną klamrą spina się tamten turniej i ten dzisiejszy. Czekaliśmy 5 kolejnych turniejów na powtórkę tego, co było wówczas. Jimmy Nielsen na drugiej pozycji. W tym momencie za Tomaszem Gollobem, no ale widzimy, że także już wcześniej cieszył się nasz zawodnik. Po tym wspaniałym sukcesie w 98 roku. Dziś pewnie wielu kibiców na stadionie w Bydgoszczy przypomniało sobie tamte cudowne chwile, a radość jakże podobna do tej dzisiejszej. Wówczas Tomasz Gollob także miał nadzieję na walkę o Mistrzostwo Świata. W 98 roku ostatecznie zdobył brązowy medal, pieczętując ten brązowy medal właśnie tym sukcesem na torze w Bydgoszczy, bo wówczas Grand Prix Polski kończyło cały cykl. Jimmy Nielsen za plecami Tony'ego Rickardsona został srebrnym medalistą, a tutaj bardzo ostro pojechał Tomasz Gollob z Hansem Nielsenem, który rok później wygrał w Bydgoszczy na zakończenie swojej kariery. Ale sylwetka Tomasza Gollob'a właściwie niezmieniona. Znamy ją doskonale, no a na takie obrazki zawsze patrzymy z wielką radością. Przypominamy Państwu te chwile, wciąż mając nadzieję, że uda nam się porozmawiać z Tomaszem Gollob'em, choć on teraz jest bardzo, bardzo oblegany. Ale może będzie w stanie Paweł Sikora, który czyni starania w Parku Maszyn, aby złapać gdzieś naszego reprezentanta, jeszcze zanim ten uda się na konferencję prasową uzyskać od niego wypowiedź właśnie dla nas. Jak mówi Władysław Gollob, chorowaliśmy 2 tygodnie, teraz jesteśmy już wyleczeni. Tyle ze stanowiska komentatorskiego, za uwagę dziękuję. Mirosław Kowalik i Robert Rymarowicz. I udało nam się spiąć ładną klamrą, ładnymi 2 zwycięstwami Tomasza Gollob'a w Grand Prix nasz dzisiejszy program. Mam nadzieję, że doczekamy się jeszcze wywiadu z Tomaszem Gollob'em. A może my teraz troszeczkę porozmawiajmy sobie o polskiej lidze, bo rozgrywki już na półmetku. No i tak, teraz w rewanżu Bydgoszcz jedzie do Gorzowa, a Polonia Piła jedzie do Leszna. I najpierw zaczynamy od Rafała, bo Polonia Piła u siebie w ostatnim meczu przegrała z Unią Leszno, to była duża niespodzianka. No i taka czara goryczy dla waszych kibiców. A rzeczywiście, mamy taką krótką, czarną serię. Przegraliśmy kilka spotkań, w tym również u siebie, co nie powinno się zdarzać w zespole, który myśli o pierwszej czwórce i być może o jakimś z medali. No, będziemy chcieli się zrewanżować w Lesznie. Będziemy starali się wygrać, zobaczymy. Leszno jest bardzo mocną drużyną, co potwierdziło już nie tylko na torze u siebie, ale i na wyjazdach, gdzie stwarzała wiele, wiele problemów, między innymi Polonii Bydgoszcz na ich własnym torze. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to bardzo trudny mecz. Postaramy się wygrać. Nie jesteśmy bez szans. Zobaczymy, wszystko przed nami. To może być najlepszy rok Tomasza Gollob'a, bo Polonia Bydgoszcz także idzie przebojem w lidze. Pierwsze miejsce w rozgrywkach bydgoszczan. Myśli pan, że w tym roku Polonia ma szansę na Mistrzostwo Polskie? No,
Polonia Bydgoska jedzie tak jak Tomasz Gollob. Myślę, że... to znaczy tak, gratuluję Rafałowi dobrego samopoczucia. Cieszę się, że jest pełen optymizmu, bo w sporcie tak trzeba. Natomiast zostawiając sprawę problemów zespołu pilskiego, mogę powiedzieć, że nie zdarzyło się jeszcze w klubie Polonii Bydgoszcz uzyskanie 7 kolejnych zwycięstw. A do Gorzowa jedziemy również przekonani, że będzie to 8 zwycięstwo. I powoli zbliżamy się do realnej szansy zdobycia Mistrzostwa Polski po raz kolejny dla Bydgoszczy. No i proszę Państwa, dowiedzieliśmy się, że niestety nie uda nam się w tym programie porozmawiać z Tomaszem Gollobem, który teraz oczywiście odbiera gratulacje i niestety już za moment musi biec na konferencję prasową, ale mam nadzieję, że ten wywiad zostanie nagrany i już wkrótce będziemy mogli go dla Państwa wyemitować. Ja powiem na koniec, że oczywiście trzeba mieć bardzo dobry nastrój i bardzo dobre poczucie własnej wartości. Wystarczy przypomnieć pewien początek sezonu z 1999 roku. Wtedy zaczęło się od Grand Prix Czech w Pradze i wtedy Tomasz Gollob zajął 11 miejsce, a 11 miejsce zajął Tony Rickardson, a Tomasz Gollob to Grand Prix wygrał. Na koniec tego sezonu była odwrotna sytuacja i to Tony Rickardson został mistrzem świata. Miejmy nadzieję, że historia, która czasem lubi się powtarzać, powtórzy się i w ten sposób, że po pierwszym Grand Prix, kiedy nam nieco zrzedły miny, kiedy mówiliśmy, że Tomasz Gollob z tym swoim 11 miejscem już na najwyższym stopniu podium stanąć nie może, a Tony Rickardson to Grand Prix wygrał i wydawał się być faworytem. Być może sytuacja stanie się odwrotna. Władysław Gollob dzisiaj był naszym ekspertem w studiu i Rafał Dobrucki. Dziękuję panom bardzo za przyjście. Żegnamy się z państwem. W bardzo dobrych nastrojach, równie dobrych nastrojach żegnają się z państwem Mirosław Kowalik, Robert Rymarowicz i Paweł Sikora, którzy również pracowali podczas dzisiejszej Grand Prix Polski w Bydgoszczy. Przed nami jeszcze 8 eliminacji. Ściskamy kciuki za Tomasza Gollob'a.